Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie Akademii PetSmile. Przepraszam Was z góry za to, że, a właściwie z dołu za to, że przesunęliśmy termin, zaraz będę się tłumaczyć. Natomiast teraz widzę, że już dołączacie, poczekamy sobie bardzo króciutką chwilkę i wielka prośba do Was, żebyście mi dali znać, że mnie widać, że mnie słychać, że prezentację widać. Odezwijcie się, że jesteście. Widać, słychać. O, dziękuję, Joanna, jesteś pierwsza. Powinnaś przewidzieć jakieś nagrody za pierwszy komentarz, który wskoczy. Dobrze, wy sobie dołączajcie spokojnie. A ja jak zwykle zacznę od kilku słów wstępu, takiego organizacyjnego. Ja nazywam się Kasia Ganszczyk-Rawska i będę miała przyjemność prowadzić dla Was dzisiejszy webinar na temat tego, jak pomóc kotom się dogadać. Jest to webinar organizowany przez nasz sklep zoologiczny, PetSmile dla wymagających, do którego serdecznie Was zapraszam. To jest taka seria webinarów Akademia PetSmile, która ma na celu ambitnym opiekunom, takim, którzy chcą się dokształcać, być świadomi, przybliżać wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin. Dzisiaj, z racji tego, że jesteśmy świeżo po dniu kota, padło na koty i to na temat, który śmiałam się, że jest takim gorącym kartoflem tematu kocich, dlatego że każdy wie, że jest potrzebny, ale każdy go troszeczkę odrzuca, bo jest to temat kobyła, ogromny, trudny i ciężko z niego wybrać tak naprawdę te elementy, które mogą każdemu z Was się przydać i poprawić sytuację bądź wpłynąć na relacje Waszych kotów. Ja się starałam to zrobić, Wy ocenicie, jak mi to wyszło. Nasze spotkanie potrwa, chciałabym powiedzieć, że 1,5 godziny, ale obawiam się, że pewnie 2. Bo przyznam szczerze, że troszkę się tego nazbierało. Też będzie to zależało od ilości Waszych pytań. Ja jestem do Waszej dyspozycji, bardzo chętnie odpowiadam na pytania, także zaraz powiem, w jakiej strukturze sobie to ogarniemy. Pytanie pada oczywiście jak zawsze, czy będzie zapisane. Tak, oczywiście, wszystkie nasze webinary są zapisane. Celem tych webinarów jest to, żeby ta wiedza się szerzyła jak najdalej, jak najszerzej. Także wszystkie je zawsze znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce poradnik multimedia. Znajdziecie je, ich transmisje na naszym YouTubie. Także możecie sobie polajkować nasz profil, posubskrybować YouTube'a i przede wszystkim wejść na nasz poradnik. Poza tym, że mamy tam dużo naprawdę fajnych treści pisanych, to mamy też nagrania naszych webinarów, których było już chyba 11. Z kwestii technicznych raczej nie przewidujemy przerwy, raczej lecimy cały czas z materiałem. Ja tylko będę potrzebowała chwilkę na to, żeby załadować dodatkowe filmy, ponieważ program, przez który prowadzę transmisję, pozwala mi załadować 10, a mam na dzisiaj 29. Karolina nas wspiera technicznie, Karolina walczy, mam nadzieję, że ze spamem, tutaj pojawiają się jakieś dziwne komentarze, to znak, że jest nas dużo, bo inaczej nikt nie lubi spamować wydarzeń mało widocznych. Myślę, że organizacyjnie zapowiedziałam wszystko, więc jak mi się coś przypomni, to polecimy dalej. Tymczasem powiem 3 słowa, dlaczego pozwalam sobie na ten temat mówić. Poza tym, że jestem współwłaścicielką sklepu PetSmile, to jestem behawiorystką kocią. Mam wykształcenie zoopsychologiczne i biologiczne. Przede wszystkim jestem biologiem. To jakby jest o tyle istotne, że zobaczycie, że jakby siłą rzeczy te biologiczne rozumowanie wkrada się w to, co będę próbowała Wam przedstawić. I gdzieś tam jakiś taki fundament pod moje rozumienie kotów daje. Prowadzę konsultacje behawioralne od, chcę się przyznać, chyba nawet 15 przeszło już lat. Natomiast z przerwami. Te przerwy zdarzają się dłuższe, krótsze, ale rzeczywiście przekonsultowałam już, no myślę, że naprawdę setki, jak nie więcej kotów. Co daje mi pewne doświadczenie, a to jest o tyle istotne, że jakby nie ma jednej ogólnej wykładni tego, jak pracować w temacie konfliktów kocich. Bardziej jest to kwestia, myślę, że konkretnych metod i doświadczeń każdego specjalisty. Ja postaram się przybliżyć Wam troszeczkę mój punkt widzenia na ten temat. Chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie. To teraz wydajcie mi jeszcze króciuteńko zdać w komentarzu, z kim my się tu widzimy. Ile macie kotów, jak się dogadują? Nie dam rady przeczytać wszystkiego, ale będę sobie na pewno zerkać. Wszystkie komentarze mi się wyświetlają, więc wydajcie znać, a ja zacznę już opowiadać.
Słuchajcie, tak jak powiedziałam, temat tego, jak pomóc się kotom dogadać, to jest taki temat, który ja gdzieś tam noszę w serduszku, żeby Wam opowiedzieć od dawna. Natomiast zawsze jest problem, jak się za ten temat zabrać, bo jest on tak bardzo obszerny i tak bardzo wielowątkowy, że trudno wybrać to, co będzie dla Was najciekawsze. Ja wyszłam z założenia, że im bardziej złożony temat, tym bardziej opiekun musi rozumieć nie tylko dlaczego ma coś zrobić, nie tylko jak ma to zrobić, przepraszam najmocniej, ale też dlaczego ma to zrobić. Czyli musi zrozumieć nie tylko jakby, jakie działanie należy wykonać w danej sytuacji, ale przede wszystkim z czego ono wynika i z czego wynika problem, bo wtedy jest w stanie elastycznie te zasady dostosowywać wraz ze zmieniającą się sytuacją, ponieważ konflikty i trudności relacyjne u kotów mają tą jedną cechę, że są szalenie dynamiczne. I ja nie ukrywam, że często w swojej pracy, na pewno są tu osoby, które gdzieś tam miały przyjemność, mam nadzieję, pracować ze mną tak konsultacyjnie, wiedzą, że ja jestem bardzo jakby na bieżąco z procesem, tak? W sensie, że my się kontaktujemy, informujemy się nawzajem, jak to wygląda, jak dzisiaj, jak wczoraj, jakie humory, jakie emocje, jakie reakcje i tak reagujemy na sytuację. Dlatego, że to są wszystko bardzo dynamiczne kwestie. Każdy kot jest inny, ma inny temperament, inne potrzeby, inaczej reaguje, ma inne doświadczenia i to wszystko nam się zbiera w taki kłębuszek, który potem wymaga ukierunkowania, żeby to szło w dobrą stronę. Natomiast ja mogę Wam dać po prostu troszkę takich uniwersalnych rad, tego może, co staram się wybrać to, co jakby jest z jednej strony fundamentem, a z drugiej strony jest tym, czego się często nie dostrzega, bo wiem, że treści na temat jakby rozwiązywania konfliktów między kotami jakby jest trochę w internecie i część z nich jest naprawdę okej, natomiast są pewne niuanse, których się nie dostrzega i ja na nie postaram się Wam zwracać uwagę. Mam nadzieję, że pojawi się tam dla Was coś ciekawego. Jest to webinar przygotowany typowo dla opiekunów. Jeżeli mamy tutaj specjalistów na sali, a wiem, że mamy też trochę, zapowiadali się moi studenci ze studiów podyplomowych, to dla Was może to nie być nic odkrywczego, ale może też dorzucić jakieś swoje pomysły, swoje rady. Ja Was do tego serdecznie zapraszam. Tak jak powiedziałam, chciałabym, żebyśmy wyszli od odpowiedzenia sobie na pytania, dlaczego w ogóle jest taki duży problem z kocimi relacjami. Bo nie da się ukryć, że chyba poza sikaniem, poza kuwetą nie ma problemu, ja sobie tutaj notatki będę przerzucać, żeby nic nie umknęło, nie ma problemu równie ważkiego i równie często powodującego to, że się behawiorysty wzywa na konsultacje, niż problemy relacyjne. Ich jest rzeczywiście dużo, one rzeczywiście są często bardzo takie eskalujące albo bardzo przewlekle męczące dla całego systemu, czyli rodziny, kotów, otoczenia. No i można by się zastanowić, dlaczego tak jest, nie? Dlaczego akurat te problemy pojawiają się tak często. Druga kwestia, no mamy dużo już w tej chwili badań pokazujących, że mamy bardzo prostą zależność pokazującą, że im więcej kotów, im większe zagęszczenie kotów w domu, tym więcej problemów behawioralnych towarzyszących. Więc tutaj musimy mieć świadomość i powiedzieć sobie to wprost i wziąć to na klatę, że koty mają ewidentnie jakieś trudności relacyjne mieszkając z nami w domach, bo będziemy tu mówili typowo o kotach mieszkających w jednym domu, kotach w domach niewychodzących, bądź wychodzących okazyjnie, że tak powiem, bo to ich ten webinar przede wszystkim dotyczy. No więc dlaczego u kotów mieszkających razem tak często dochodzi do konfliktów? To jest pierwsze pytanie, które chciałabym, żebyśmy sobie zadali. Drugie, dlaczego wprowadzanie nowego kota jest takie trudne? Bardzo rzadko przebiega bezkolizyjnie, zazwyczaj jest trudne, żmudne i nie zawsze kończy się sukcesem. I kosztuje opiekunów i koty sporo nerwów. I dlaczego kocie relacje potrafią popsuć się nawet po wielu latach? Bo jeżeli ktoś z Was miał gdzieś tam szersze kocie doświadczenia, wie, że czasem nawet koty, które są rodzeństwem, albo koty, które od początku żyły w zgodzie, w pewnym momencie potrafią wejść w bardzo duży rozłam relacji, do tego stopnia, że potrafią wejść w otwartą agresję. I to nam wszystko daje taki obraz kota, który gdzieś tam w tych zachowaniach społecznych nam się gubi. Więc ja chciałabym, żebyście teraz sięgnęli sobie po herbatkę, kawkę, wino, co tam popijacie, a ja skorzystając z Waszego początkowego, wysokiego piku uwagi, pozwolę sobie przez kilka minut poopowiadać Wam trochę o kotach. Dlatego, że myślę, że jako opiekunowie często widzicie bardzo wąski fragment tego, czym jest kot, czyli zachowania, które Wasz kot prezentuje, a ja bym chciała Wam powiedzieć co nieco o tym, jakby co w kocie siedzi tak biologicznie, jakie są jego naturalne zachowania, jakie są jego takie predyspozycje, jaki jest jego wachlarz behawioralny, który wynika z jego ewolucji i biologii jako gatunku. A nie będę tego mówiła po to, żeby Was jakby tutaj oświecać, tylko po to, że z tego wprost wynika, jak zaraz zobaczycie, skąd się biorą te problemy, a idąc dalej,
wynika to, co powinniśmy robić, żeby tym problemom zapobiegać i je rozwiązywać. Także pozwólcie, że przez najbliższe parę slajdów troszkę Wam opowiem. A jak mam opowiadać, to wezmę łyka. Tutaj prośba techniczna. Karolina, proszę poblokuj nam tutaj te wszystkie spamy okropne, jeżeli dasz radę. Zacznijmy sobie od tego, że tak naprawdę często opiekunowie, pewnie część z Was również, nie wiedzą tego w ogóle, jak koty funkcjonują społecznie jako gatunek. Musicie pamiętać o tym, że kot w domu nie jest do końca tam, gdzie biologia go przypisała, tak? On od pewnego czasu tam się znalazł. Koty niewychodzące to jest kwestia ostatnich 50, 60, 70 lat. Jest to malutki wycinek populacji. Jest to za mało, żeby ewolucja mogła za tym nadążyć, więc kot dalej nosi w sobie całe wyposażenie biologiczne do tego, żeby żyć w warunkach dużo bardziej otwartych, wolnych, gdzie sama sobie decyduje. Koty jako gatunek są tak zwane półspołeczne, elastyczne społecznie. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie określenie. Ono oznacza tak naprawdę tyle, że w zależności od sytuacji koty mogą funkcjonować albo w pojedynkę, albo w grupie. To trochę rozsądza konflikt między tymi, którzy zawsze kłócą się o to, czy koty są samotnicze, czy nie. Koty mogą być samotnicze, a mogą nie. Także jak to koty zawsze mają swój pomysł na jakieś swoje wyjątkowe miejsce w całej klasyfikacji. Natomiast mówiąc już tak zupełnie serio, to czy koty będą funkcjonowały w pojedynkę, czy będą funkcjonowały w grupie, będzie zależało przede wszystkim od zasobów, które będą dla nich dostępne. Jeżeli będzie to mała baza pokarmowa, koty będą funkcjonowały, mogą funkcjonować bez problemu w pojedynkę i nie cierpieć z tego powodu, tak? Czyli być całkowicie samodzielne, samowystarczalne i być w dobrostanie. Mogą też funkcjonować w grupach, to mogą być grupy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osobnikowe, to już rzadkość. Takie tak zwane kolonie, gdzie mamy bardzo duże bazy pokarmowe, to jakieś wioski, rybackie wysypiska, tam rzeczywiście pojawiają się bardzo duże skupiska kotów, natomiast one nie tworzą grup, to raczej są grupy, które tolerują siebie nawzajem i koty, które tolerują siebie nawzajem. Należy wiedzieć, że naturalnie koty owszem mogą funkcjonować w grupach, natomiast będą to grupy oparte o trzonie spokrewnionym, czyli u kotów jest matriarchat, to jest takie zdjęcie troszeczkę pod włos, ponieważ to nie jest mama, tata i dzieciaczki, u kotów tata nie uczestniczy w wychowaniu i koty wychowują swoje młode w grupach żeńskich. Jeżeli tylko środowisko wystarcza mu zasobności, to córki zostają, rozmnażają się dalej, synowie odchodzą, a dochodzące są koty z innych grup, dlatego że bądź koty pojedyncze, dlatego że to pomaga unikać chowu osobnego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby Wam zapadło w pamięć, że to nie jest tak, że kocie grupy, nawet jeśli są, to są kotami przypadkowo zebranymi w grupę, absolutnie nie. Trzonem kocich grup są osobniki spokrewnione. To ma swoje jakby znaczenie też ewolucyjne, po prostu preferowanie i dbanie o własne geny i swój własny ewolucyjny, gatunkowy sukces. Koty tworząc grupę rozpoznają się przede wszystkim po zapachu. To jest ten węch, to jest ten zmysł dominujący w relacjach społecznych. To też będzie ważne, jak zobaczycie, pod kątem tego, na co trzeba uważać, żeby nie zaburzyć relacji w grupie, bo okazuje się, że można w bardzo łatwy sposób doprowadzić do rozłamu w grupie poprzez to, że koty się nie rozpoznają po swoim zapachu. Uważa się, że każda grupa posiada swój unikalny zapach, a tworzy się on przez wzajemną pielęgnację, przez to, że koty ocierają się o siebie. Będziemy sobie mówić o tym, jak koty sobie okazują te przyjacielskie zachowania, te przyjacielskie emocje, w jakich zachowaniach i zobaczycie, że one wszystkie gdzieś tam są powiązane z wymianą zapachu. Zerkam na komentarze, chyba przestanę, bo się rozpraszam. Potem przeczytam. To, co jest istotne, to żebyście mieli odpowiednie wyobrażenie kocich grup. To nie jest tak, że to są grupy, w których wszyscy się kochają. W takich grupach mamy sympatię, antypatię i może być tak, że jakieś osobniki się wyłącznie tolerują, ale nie wchodzą w żadne bliższe relacje, a są w tej samej grupie. Natomiast mogą też być bardzo bliskie relacje i bliskie sympatie. Natomiast tutaj znowu badania potwierdzają, że najsilniejsze więzi obserwuje się u kotów spokrewnionych i wychowywanych wspólnie. Tak jak powiedziałam, koty mają szereg zachowań, które będą miały na celu pokazanie
tej, okazanie tej bliskości, przyjacielskiego nastawienia, tak zwane zachowanie afiliacyjne, czyli to wszystko, co jest takie przyjacielskie dla drugiego osobnika. Warto je znać, ponieważ jak będziemy sobie patrzyli na taką rozpiskę za chwileczkę, jak poznać, czy nasze koty się lubią, bo czasem opiekunowie też mają z tym tak naprawdę problem, to one też tam się przewiną. Pierwszą rzeczą, która czasem nie pada w takich zestawieniach, a powinna, jest to, że koty, które się lubią, będą wybierały swoje towarzystwo. To często nie będzie tak, że one będą spały ze sobą, wylizywały się, bo nie każdy kot takiej bliskości oczekuje, natomiast będą świadomie decydowały o wyborze tego towarzystwa, czyli przebywaniu w pobliżu. Drugą kwestią będzie ocieranie się o siebie głową albo boczkiem, albo ramieniem, witanie się nos w nos. Te zachowania zazwyczaj zachodzą wtedy, kiedy jeden z osobników wychodzi z terytorium i wraca. Na przykład czasem jak jeden kot idzie do weterynarza i drugi wraca, czy jak koty się przez jakiś czas nie widzą. No u mnie na przykład mój kot tak wita, za każdym razem psa, który wraca ze spaceru, nos w nos i ocierając się o niego. Także to są takie zachowania, które mają za zadanie znowu przywrócić ten zapach grupy i powiedzieć tak, ty jesteś nasz, pachniesz nami, nie? Rolowanie się po podłodze to jest takie zachowanie, które pewnie część z waszych kotów robi w stosunku do was też, czyli takie obracanie się, takie mięciutkie turlanie się po podłodze. Ono ma taką nazwę social rolling, czyli właśnie takie zachowanie typowo społeczne. Czasem się pojawia u kotów, które chcą się zaprosić do zabawy. Natomiast też jest to dosyć osobnicze, nie każdy kot to robi, a niektórzy robią to bardzo chętnie. Wzajemna pielęgnacja, czyli mycie się, zazwyczaj głowa, uszy, szyja, czyli tak naprawdę wchodzi pragmatyzm wbrew pozorom, czyli te miejsca, gdzie kotu ciężko się umyć samemu. Nie każdy rodzaj pielęgnacji będzie zachowaniem afiliacyjnym, natomiast jeżeli towarzyszy temu taka rozluźniona postawa ciała, to rzeczywiście tak możemy to sobie interpretować. Ja też tutaj może tak dygresyjnie dodam, że to, co ja opowiadam, jakby jest pewnym uproszczeniem, jest pewnym modelem, natomiast myślę, że jakby te relacje są często dużo bardziej skomplikowane i zniuansowane, ale na nasze potrzeby myślę, że to na tą chwilę wystarczy. Także od razu przepraszam tych, którzy dostrzegają pewne nieścisłości, że tak jak mówię, są pewne wyjątki, ale ogólna tendencja jest właśnie taka. Czyli wzajemna pielęgnacja, przyjacielska wokalizacja, czyli coś, co pewnie czasem słyszycie też w stosunku do siebie, a czasem koty robią to do siebie, czyli takie gruchanie do siebie, czasem mruczenie, jak z koty są razem. Koty raczej do siebie nie miauczą, dorosłe koty bardziej właśnie tak gruchają specyficznie. Wspólny odpoczynek i zabawa społeczna. Do zabawy społecznej będziemy sobie wracać, ponieważ wiem i to sygnalizowaliście, że bywa dla was trudnością ocena, czy mamy do czynienia z zabawą społeczną, czy mamy do czynienia z agresją, a u kotów rzeczywiście bywa to trudne. Nie jest tak, że koty rodzą się i mają pełen wachlarz zachowań społecznych, mają do nich potencjał, do ich rozwinięcia. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to że naturalnie koty pozostają z grupą rodzinną 4, 6, czasem dłużej miesięcy. I jest to czas, zwłaszcza pierwsze 4 miesiące, kiedy bardzo mocno kształtują się ich kompetencje społeczne. Mówię o tym, ponieważ bardzo wiele naszych kotów w domach ma niskie kompetencje społeczne, wynikające z tego, że były bardzo wcześnie odebrane od mamy i od grupy rodzinnej, albo w ogóle były porzucone i odkarmialiśmy je sztucznie, albo były przez 6-8 tygodni. Także te doświadczenia bywają różne, natomiast będzie to miało bardzo duży wpływ na to, czy udadzą się wam do kocenia, czy uda wam się ułożyć dobre relacje. Niestety, jeżeli kot przez te pierwsze 4 miesiące kluczowe, a idealnie jeśli nawet chwilę dłużej, nie nabierze tych doświadczeń związanych z tym, jak komunikować się, jak jego komunikaty są odbierane, jak reagować na komunikaty kogoś, jak radzić sobie też z frustracją, z tym, że ktoś mi odmawia, nie chce, bo może ja mam ochotę się jeszcze bawić, a on już nie chce, może ja chcę ugryźć mamę w ucho, ona nie pozwala, tak? Więc generuje się spora frustracja. Natomiast ta frustracja jest szalenie ważna, ona ma za zadanie pomóc kotu kontrolować emocje. Z drugiej strony w zabawie koty uczą się tak zwanej inhibicji swoich zachowań, czyli tego, żeby chować pazury, nie przeginać, nie odgryzać sobie nawzajem głów, tak? Czyli żeby te zęby się nie zaciskały, nie przebijały skóry. Całe to takie ociosanie tych zachowań, z którymi kot się rodzi, zachodzi właśnie w tych pierwszych miesiącach, kiedy kot nabywa swoich kompetencji społecznych. Jeżeli tego nie ma, taki kot jest
jakby na starcie jest mu trudniej. To nie jest tak, że on sobie nigdy nie da rady, bo to zależy bardzo też od wielu innych jakby towarzyszących elementów, tak jakie dostał geny, w jakim funkcjonuje środowisku, jak bardzo wspiera go opiekun itd., itd., na ile mądrze i świadomie o tym będziemy mówić. Natomiast będzie miał na starcie po prostu trudniej, bo pewnych jakby takich ćwiczeń socjalizacji nie odbierze. Więc to będzie dla nas bardzo ważny element do analizy. Jeżeli chodzi o zachowania społeczne, to jest jakby taka jedna kapsułka wiedzy. Teraz chciałabym, żebyśmy przeszli jeszcze do drugiej, która jest bardzo ważna, a mianowicie tego, że koty są terytorialne. I to jest coś absolutnie niepodważalnego, pewnego, nie podlega żadnej dyskusji. Nawet koty mieszkające w naszym domu, one są terytorialne, mogą wykazywać pewne spektrum zachowań z obszaru terytorialnego, bądź pokazywać je mocniej, bądź słabiej. Natomiast zawsze dla kota terytorium to jest gwarancja bezpieczeństwa. I stąd czasami się mówi, że koty to się nie przywiązuje do ludzi, tylko do miejsc. To jest nieprawda, koty przywiązują się do ludzi i to bardzo. Natomiast tak przywiązują się także do miejsc, dlatego że dla kota miejsce to jest gwarancja przeżycia. Stąd będziemy dzisiaj dużo mówić o tym, jak aranżować terytorium kota, żeby wspierać go w radzeniu sobie w takich trudnych, relacyjnych sytuacjach. Natomiast żeby to móc zrobić, znowu musimy zrozumieć, jak funkcjonuje koci terytorializm, czyli przez jaki pryzmat kot patrzy na swoje terytorium. Tak naprawdę słowo, że zwierzę jest terytorialne, sprowadza się do tego, że taki osobnik, włącz grupa, aktywnie pozyskuje lub chroni swojego terytorium przed obcymi osobnikami. Stąd wprost będzie się wywodziło to, jak trudno nam koty wprowadzać do nowej grupy, nowe koty do starej grupy, czy jednego kota do drugiego, ponieważ jeżeli macie już jakieś doświadczenie z wprowadzaniem, to wiecie, że wiele kotów, nie mówię, że wszystkie, bo są takie, które przyjmują jakby sytuację z ogromnym spokojem, natomiast zdecydowana większość kotów, jeżeli przyniesie im się obcego kota na terytorium, traktuje go po prostu jak intruza. I żeby było jasne, to dotyczy także kociąt. Jest wiele kotów, które będą atakowały kocięta, które będą się bały kociaka, który pojawia się na terytorium. Obcy kot na terytorium jest dla kota, który tam zamieszkuje, prawie zawsze mocno stresującym wydarzeniem, które może pójść albo w odstraszanie, albo w lęk. Będziemy o tym zaraz mówić szerzej. Nie znaczy to, że koty z obcych grup nie mogą dołączać do grupy już istniejącej. Mogą i to się też dzieje w takich warunkach wolno żyjących. Natomiast nigdy to nie jest tak, że koty mówią dzień dobry, zapraszamy, oto jest nasze terytorium, rozgość się. Tylko to wygląda, przebiega to pomału, jest procesem związanym z habituacją, czyli z takim powolnym oswajaniem się z tym, że ten kot podchodzi, jest przeganiany, podchodzi trochę bliżej, znowu jest przeganiany, tak? I pomału zaczyna być akceptowany, może być nawet dopuszczony do rozrodu, jeżeli mówimy o kotkach, które są nie kastrowane. Natomiast ten proces jest żmudny, długotrwały i nie zawsze będzie się kończył powodzeniem. Oczywiście nie uwzględniam tutaj tematu rozrodu i tego, że kocury wchodzą na terytorium kotek, to jest jakby dla nas zupełnie osobny temat. My mówimy o kotach, które chcemy sobie to przełożyć na koty domowe, więc interesują nas przede wszystkim koty kastrowane. I kolejna rzecz, która jest szalenie ważna, związana z terytorium, którą bardzo bym chciała, żebyście zrozumieli, bo wydaje mi się, że opiekunowie jej zazwyczaj nie rozumieją. To, że koty mogą funkcjonować w grupie, zarówno w domu, jak i poza domem, w takich warunkach niezależnych od człowieka, nie oznacza nigdy, przenigdy, że spędzają cały czas razem. Koty mają, jakby nie chcę was tutaj bardzo zanudzać tematem terytorializmu kociego, natomiast mają takie centralne terytorium, gdzie rzeczywiście spędzają ten czas taki społeczny, bawią się, odpoczywają wspólnie, tam zachodzi też odchów młodych, jeżeli rzeczywiście mamy koty niekastrowane. Czyli ta cała część związana z bezpieczeństwem, kontaktem społecznym, w tym centralnym będzie się odbywać. Natomiast należy pamiętać, że koty mają też terytoria poboczne, gdzie polują, gdzie patrolują i koty polują i patrolują zawsze same. One nie wychodzą tak jak wilki stadem na patrol i nie szukają zdobyczy, tylko one są samotnym łowcą. Nawet jeżeli są zwierzęciem, które może żyć społecznie, które żyje często społecznie, łowcą jest samotnym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to daje kotu ogromny bufor emocjonalny, taki do tego, żeby skupić się na środowisku, na otoczeniu, na pozyskiwaniu pokarmu, na jakby to środowisko też stymuluje bardzo mocno zmysły, tak? Czyli ten układ nerwowy dostaje bardzo dużo bodźców z zewnątrz, natomiast relacyjność to jest jakiś ułamek kociego życia.
To nie jest tak, że on ciągle, tak jak większość na przykład psowatych, będzie w tej relacji. Więc to jest ta jakby specyfika kociej społeczności, o której trzeba pamiętać, ponieważ w naszych domach, jak zobaczycie, będzie tak, że koty będą zmuszone niejako do tego, żeby stale przebywać na terytorium centralnym, czyli w tym takim środeczku, gdzie ciągle się widują, a one absolutnie nie są do tego przygotowane, co powoduje, że się bardzo łatwo przebodźcowują, frustrują się swoją obecnością i nawet jak się lubią, to często mają problem z tym, że dochodzi do konfliktów, ponieważ nie mają tego takiego, wiecie, no jeżeli ktoś z nas lubi biegać i potrzebuje czasem pójść sobie pobiegać, ktoś inny, nie wiem, potrzebuje pójść sobie na zakupy, ktoś inny potrzebuje założyć słuchawki, mieć wszystkich w nosie, jakby my też potrzebujemy tego buforu, koty potrzebują go jeszcze bardziej. Tak? To im daje taką równowagę psychiczną, której brakuje bardzo, jeżeli mamy koty niewychodzące. To, co jest ważne i też ciekawe, to to, że o ile na terytorium centralnym, jeżeli kot zobaczy innego obcego kota spoza grupy, to go będzie próbował atakować, aktywnie będzie bronił tego terytorium. Natomiast jeżeli chodzi już o te terytoria poboczne, czyli te miejsca, gdzie koty właśnie patrolują, polują, które są dużo większe niż ten obszar centralny, to koty nauczyły się świetnie jakby nimi żonglować i nimi wymieniać. Różne koty, obce sobie, z obcych grup, będą używały znakowania i takiej komunikacji dystansującej do tego, żeby nie wchodzić sobie w drogę. I tu znowu wchodzimy w coś, co jest szalenie ważne dla kociej, jakby dla kociego społecznego funkcjonowania. Kot został przygotowany do tego, żeby komunikować się i dystansować inne osobniki z odległości. Co bardzo ciężko mu zrobić w naszym domu, ponieważ wszystko jest strasznie blisko. I tak naprawdę te jego narzędzia, które on ma, czyli znakowanie moczem i zostawianie śladów, że ja tu przychodzę codziennie o 14, nie przychodź tutaj, bo się spotkamy, a nie chcielibyśmy, bo może nam się coś stać, czy zaznaczanie drapanie, mówiące o tym, że to są moje ścieżki, tutaj nie przychodź, one nie zdają egzaminu w warunkach domowych, bo koty się ciągle widują i spotykają. Koty mają bardzo szeroką gamę komunikatów dystansujących, czyli mówiących odsuń się, jeżeli się spotkają, to bardzo rzadko między obcymi kotami czy kotami, które nie są grupą, nie są ze sobą w relacji, bardzo rzadko dojdzie do konfliktu. One zrobią wszystko, żeby tego konfliktu uniknąć, ponieważ kot jest zwierzęciem, które jest zdane zawsze na siebie. Nikt dla niego nie upoluje jedzenia, on musi sam upolować, nawet jeżeli żyje w grupie, jest zdane na siebie, co znaczy, że będzie za wszelką cenę unikał zranień. Natomiast, stąd należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego koty w naszych domach tak często eskalują w konfliktach. No właśnie dlatego, że nie mogą się wycofać, bo nie mają dokąd. I ich narzędzia zawodzą. I naszą rolą jest dać im środowisko, w którym będą mogły swoje narzędzia wykorzystywać i o tym, jak to robić, będziemy też mówić. To już mówiłam, że koty unikają konfliktów jak tylko mogą. Rzeczywiście w interesie kota nie jest walczyć. Koty walczą, jeżeli mają rzeczywiście zagrożoną już bazę pokarmową, muszą bronić terytorium, zagrożone są młode, albo jest to walka o samice. W innych przypadkach, jakby jeszcze samce niekastrowane, to jest troszkę inna bajka, bo im po prostu testosteron uderza do mózgu i one są nastawione na walkę. Natomiast w przypadku kotów, czy kotów kastrowanych, czy nawet kocurów, które w danym momencie nie wyczuwają nigdzie kotki w rój, to za wszelką cenę tych konfliktów się po prostu używa. I to jest ten wstęp taki, który chciałabym, żebyście mieli z poziomu tego, kim jest kot. I teraz zobaczcie sobie, wyposażenie w tą wiedzę, którą wam przed chwilą przekazałam, o tym, jakby do czego ewolucja przez 10 tysięcy lat przygotowała kota, bo tyle kot jako gatunek się kształtuje, to teraz ten kot musiał zniszczyć ten swój świat w naszym mieszkaniu, który ma 30, 60, 120 czy nawet 200 metrów, natomiast absolutnie nie ma pół hektara, hektara czy dwóch, jak normalne terytorium kota by miało. To powoduje, że wachlarz behawioralny kota, to, co on ma, jak normalnie by funkcjonował, komunikował się, często mocno, nie pasuje do tego, jak przychodzi mu funkcjonować. Stąd mamy wysyp bardzo wielu różnych problemów kotów niewychodzących. Właśnie z tego, że mamy niewielkie terytoria z ograniczoną ilością zasobów. Koty potrzebują zasobów, przez zasoby rozumiemy jedzenie, miejsca, gdzie można polować, miejsca, gdzie można wydalać, kryjówki, obserwatoria, miejsca, gdzie można drapać, przeciągać się, wspinać itd.
kocie grupy normalnie nie mają przypadkowego składu, ale w naszych domach bardzo często mają skład przypadkowy. Koty nie decydują o tym, kogo zaproszą do swojej grupy. To my o tym decydujemy, a czasem jakby samo się decyduje, bo po prostu trzeba jakiegoś kota przyjąć. Kolejnym wyzwaniem, problemem dla kotów niewychodzących jest to, i to obserwuję bardzo często w swojej pracy, a co często właśnie jest niezauważane, że koty, które mają niebo, takie nieciekawe, niewielkie, mało zmienne środowisko i mało wyzwań stawianych przez opiekuna, czyli na przykład nie są wprowadzone żadne formy aktywnego karmienia, zabawy takiej ambitnej i tak dalej, te koty fiksują się na relacje, ponieważ drugi kot jest najciekawszym, co może się wydarzyć. Środowisko jest dla nich tak mało ciekawe, że cała ich uwaga idzie w interaktywnego kolegę, którego jak się pogoni, to on coś zrobi. A wtedy siłą rzeczy u takiego kota następuje wyrzut dopaminy i to zachowanie jest wzmocnione. Bo to jest coś, co też chciałabym bardzo, żebyście zrozumieli, że niestety takie sytuacje, jakby konflikty kocie przybierają różne formy. Będziemy sobie pokazywać na filmach i stalkingu, takiej biernej agresji i agresji bardzo czynnej. Natomiast jeżeli jednemu kotu uda się przegonić drugiego, jeżeli uda się to zrobić raz, drugi, trzeci, piętnasty i to spowoduje ulgę w napięciu, którego kot doświadcza, a powoduje, to daje bardzo pozytywne w sensie duże wzmocnienie tego zachowania. I kot uczy się, że jest to jeden z bardzo efektywnych sposobów na to, żeby dać upływ swoim emocjom, poczuć się lepiej. Z kolei drugi kot nam wchodzi bardzo szybko w rolę ofiary. I niestety takie zachowania się zauczają, takie zachowania się utrwalają i im mniej mamy angażujące środowisko, tym kot jak już nie wie, co ma ze sobą zrobić, to po prostu idzie wpierniczyć drugiemu kotu. To jest bardzo częste i dlatego tak, wybaczcie, że tak kolokwialnie, ale tak to mniej więcej się odbywa. Będziemy sobie to oglądali na filmach, ja wam te miejsca będę też opisywać jeszcze dokładnie. Natomiast to nieangażujące środowisko to nie jest tylko kwestia kociego dobrostanu, czy jemu jest fajnie, czy nie fajnie. Natomiast jeżeli nasz dom jest po prostu dla kota stały, nudny, mały i nieciekawy, no to trudno się dziwić, że pogonienie kolegi staje się główną atrakcją dnia. To, co wspominałam, że właśnie konieczność ciągłego bycia w bliskim kontakcie, ciągłe mijanie się, miski, które stoją koło siebie i konieczność jedzenia obok siebie, że jest w kuwecie i ktoś mu tam zagląda. W sensie to jest tak bardzo nie kocie, jakby koty są w stanie bardzo dużo przyjąć, zbuforować, natomiast jak sobie zaraz powiemy, są osobniki, które będą to potrafiły i takie, które nie będą. I będą takie momenty życiowe, kiedy będą potrafiły i takie, które nie będą. Częstym problemem są niskie kompetencje społeczne kotów. Na pewno wśród was jest dużo takich osób, które mają koty z historią, gdzie jakby nie miały szansy naturalnie się tego wszystkiego nauczyć tak, jak powinny. I też trudność, to co jakby też często jest trudne u kotów niewychodzących, że my jako opiekunowie, wy jako opiekunowie macie czasem trudność prawidłową interpretacji tych zachowań. Co jakby nie jest zarzutem, ponieważ koty po prostu są faktycznie często bardzo dla nas nieintuicyjne i trudne do zrozumienia, natomiast dokłada to kolejną cegiełkę do tego, że bywa ciężko. Chciałam wam pokazać różne przykłady, jak mogą wyglądać te konflikty. Oczywiście to są tylko jakieś wyrywki, ponieważ tak naprawdę każda relacja, każdy dom, wszystko będzie troszeczkę inne. Ja teraz tylko chciałabym zobaczyć, jedna prośba, żebyście mi potem dali znać, czy w filmikach jest głos. Ja nie będę bardzo szczegółowo opisywała tych filmów. Pierwszy to jest filmik, pierwsze dwa to są filmiki z kotami naszej Karoliny tutaj, która nas wspomaga technicznie. I są to filmiki z... Na górze mamy kocicę, mamy dorosłych chłopaków, która okazjonalnie, bo nie często, jest przeganiana i taka... No gdzieś tam atakowana, ale przede wszystkim przeganiana przez jednego ze swoich synów. Widać, jak bardzo ona jest tutaj czujna. Czasem te sytuacje są dużo bardziej gwałtowne. I ona zostaje zagoniona. Tu już widzicie taką pełną ekspresję jej lęku, tego odstraszania, położenia uszu po głowie. Tam wchodzi do tego jeszcze drugi brat, który też nie zachował się za mądrze. Natomiast widzimy już taką sytuację bardziej ostrą. Bardzo często
mamy do czynienia z sytuacjami, w których jeden kot zostaje niemal całkowicie zepchnięty ze swoich, z terytorium wspólnego. To są akurat dwa kocórki, które ja konsultowałam, i mamy sytuację, że czarny kocur bardzo kontroluje kota rudego, to są dwa samce, do tego stopnia, że kot rudy właściwie przestał chodzić sam do kuwety, ponieważ każde przemieszczenie się powoduje reakcję drugiego kota. On cały czas na niego patrzy, on cały czas go śledzi wzrokiem. I ten kot w pewnym momencie zaczął się załatwiać dopiero, kiedy pani go zaniosła do kuwety. Został po prostu wysadzony, jak małe dziecko, do toalety. I właśnie ten kot mu daje spokój tylko, jeżeli on się nie rusza, jeżeli on siedzi na ekspresie do kawy w takim jednym konkretnym miejscu. Każde przemieszczenie się powoduje, że drugi kot cały czas na nim podąża wzrokiem, cały czas go śledzi. Nie dochodzi tak naprawdę do takich brutalnych żadnych ataków, zranień, natomiast rudy kot jest zamrożony kłębkiem nerwów. On cały czas jest zaniepokojony, cały czas obserwuje, cały czas jest napięty. Tutaj też warto nadmienić, jakby jak takie stany wpływają na koty, to jakby i dobrostan psychiczny cierpi, i dobrostan fizyczny cierpi. Dlatego, że taki stan w formie przewlekłej jest po prostu bardzo, bardzo niezdrowy. Tu mamy kolejny przykład. Kot rudo-biały jest kotem przeganianym przez kota czarnego, którego za chwileczkę zobaczycie. Tutaj w ogóle jakby kot już zachowuje się tak, że jak tylko ten rudo-biały wyjdzie z pokoju, w którym wolno mu być, to jest zaraz przeganiany z powrotem. On w tej chwili, to jest kot, który wychodzi, ten drugi nie wychodzi, nie wychodził, bo to już lata temu były nagrywane te filmy. Jak on tylko wróci, zorientuje się, że on już gdzieś jest, to zaczyna go przeganiać do jego miejsca. Tu już wchodzi wokalizacja taka grożąca, widać, że rudy się bardzo, jest taka zautomatyzowana ucieczka. On doskonale wie, gdzie ma uciec, że jak wejdzie pod łóżko, to drugi kot da mu spokój. I to zachowanie dla kota czarnego jest szalenie wzmacniające, jest uzależniające w swojej atrakcyjności i mamy klasyczną rolę tutaj kota, który jest atakującym i który jest ofiarą, chociaż wcale tak naprawdę do takiego ataku nie dochodzi. Natomiast ten kot jest po prostu całkowicie wyparty ze swojego środowiska, ze swojego terytorium. I ja często się spotykam z takimi sytuacjami, już nawet jeden kot mieszka na meblach kuchennych i jeżeli tylko próbuje zejść, to od razu jest przeganiany. Dopóki się stamtąd nie rusza, to ma prawo tam być, ale nie ma prawa schodzić. To są bardzo trudne sytuacje związane z dużym przewlekłym stresem. Czasem te ataki, przepraszam was, muszę znaleźć następny film. Forma jest dużo bardziej aktywna. Tu mamy kotkę, która atakuje rudego kocura. Też opiekunowie wkraczają, to jest akurat sytuacja złączenia kotki, która była na tym terytorium pierwsza, potem dołączyły dwa koty. I dołączenie, będziecie je widzieli jeszcze potem, że tak powiem, w większej analizie w kawałkach. Trudne, zakończone, myślę, że względem sukcesem. Natomiast jak widzicie, czasem koty nie wchodzą w agresję ograniczoną, taką bierną, stalkującą bardziej, tylko idą po prostu na całość. Ja sobie wrócę do prezentacji, poczekajcie. Przewinę filmy. I tak jak powiedziałam, to czy koty będą potrafiły nawiązać tą relację, czy nie, czy zadzieją się te konflikty, czy nie, będzie zależało od bardzo wielu rzeczy. I tak naprawdę na tylko część z nich będziecie wy mieli wpływ. Że chciałabym to, żeby zaznaczyć, że jakby jak czasem nawet jakbyście stanęli na rzęsach i nie wiadomo co zrobili, to wasze koty nie będą w stanie się dogadać i żyć w dobrej relacji. A czasem wylosujecie taki zestaw, który po prostu się dogada sami, nawet nie będziecie musieli wiele zrobić. Dlatego, że jakby wpływ na to będzie miało bardzo wiele czynników. Po pierwsze to, jakie geny ma kot. Geny w tym sensie, że będziemy mieli koty, które będą dużo bardziej terytorialne z natury, będą potrzebowały dużo większej przestrzeni, będą potrzebowały dużo większej kontroli nad zasobami. I to jest cecha bardzo indywidualna, biorąca się w dużej mierze z tego, jakby jakie poprzednie pokolenia przeżywały.
Jeżeli będziemy mieli koty hodowlane, to bardzo często będą miały dużo większą tolerancję na inne osobniki. Po pierwsze, niektóre rasy z założenia są bardziej społeczne. Po drugie, niektóre koty jakby z pokolenia na pokolenie żyły w grupach i jakby z jednej strony dostawały i geny, które jakby to umożliwiają, czyli te koty się rozmnażało w hodowlach i te koty przekazywały swoje geny. Z drugiej strony będą to też koty, które doświadczały fajnej socjalizacji, bo jeżeli jest dobra hodowla, czy mamy dobry dom tymczasowy, też jest w stanie to doskonale zapewnić, czy po prostu mamy kociaka, który mógł być długo z mamą, na przykład w jakimś środowisku wiejskim, gdzie w jakiejś stodole się tam odchowywał, to on dostanie bardzo dobry bagaż taki socjalizacyjny, dostanie bardzo duży wachlarz komunikacyjny i takie doświadczenie komunikacyjne, będzie w stanie dużo lepiej sobie radzić w sytuacjach społecznych. Jeżeli tego nie dostanie, to będzie mi trudniej. Poza tym takim pierwszym momentem będzie ważne też doświadczenie późniejsze, bo jeżeli kot doświadczył ataków ze strony innych kotów, to pomimo, że mógł być bardzo dobrze socjalizowany, to doświadczenia zapiszą mu się takie, że jak będzie widział innego kota, to będzie go albo aktywnie przeganiał, czyli atakował, albo będzie uciekał. I będzie to też trudne do odpracowania. I dopiero będzie wymagało to pokazania takiemu kotu wielokrotnie, że nie jest zagrożony, żeby gdzieś ten wachlarz komunikacyjny, który miał, mógł się objawić i wyzwolić. Natomiast będzie też to, czy nam się uda zbudować harmonię w grupie, będzie zależało od stanu zdrowia każdego z kotów, będzie zależało od jego stanu emocjonalnego, od jego nastroju, czyli takich emocji w dłuższej perspektywie czasowej. Będzie zależało od wieku. Czasem jest tak, że koty się dobrze dogadują jako młode koty, dorosłe, a jako starsze przestają się dogadywać. Zaczynają więcej rzeczy wkurzać, zaczynają się irytować, zaczynają mieć mniejszą tolerancję na pewne zachowania, zaczynają coś boleć, strzykać, co też powoduje, że mają mniejszą tolerancję. Niestety dobra relacja między kotami czasem nie jest dana na zawsze, stąd zawsze wymaga takiej uważności, czuwania nad nią. Znaczenie będzie miało to, jakie terytorium koty dostaną do dyspozycji, dlatego o nim będziemy mówić szeroko i będzie miało znaczenie, jakie interwencje będzie podejmował opiekun, na ile świadomy będzie tego, co się dzieje między jego kotami, na ile będzie rozumiał komunikację swoich kotów i na ile skutecznie będzie interweniował, bo jak zobaczycie, te interwencje są bardzo ważne. I to jest taki moment, kiedy myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy twoje koty się lubią, bo wiem, że czasem jest tak, że będąc w tym takim ferworze różnych sytuacji, ciężko nam ocenić, jaka realnie jest relacja między naszymi kotami, zwłaszcza jeżeli mamy dużą grupę kotów, czyli nie po prostu dwójkę kotów, czy nawet trójkę, ale już na przykład 4, 5, 6, a czytam, że tu jakieś 7 się pojawiło, to ta analiza może wymagać wzięcia kartki długopisu i rozrysowania sobie tej grupy. Ja nie ukrywam, że jak konsultuję grupy kotów, to rozrysowuję zawsze relacje między kotami. I to jest coś ważne, nie mamy w tej chwili jasności, czy koty tworzą hierarchię, czy nie, jakby to jest duża dysputa różnych stron naukowych, czy koty tworzą hierarchię, czy nie. Stąd bezpiecznie jest rozpatrywać relacje w diadach, czyli rozpatrujemy relacje między kotem A i kotem B. I żeby było ciekawie, rozpatrujemy relacje między kotem B i kotem A, ponieważ koty miewają relacje zupełnie nieasymetryczne. Na pewno są wśród Was osoby, które mają koty, z których jeden kot bardzo lubi drugiego kota, a ten drugi tego pierwszego, a nie aż tak bardzo. Jakby toleruje, ale niekoniecznie aż pawa taką miłością do niego. Więc te relacje bywają niesymetryczne. Stąd warto, jakby robiąc taki inwentarz, tak powiem, relacji w swoim domu kocich, wziąć kartkę, rozpisać i zastanowić się, czy moje koty mają ze sobą dobrą relację, czy się tolerują, czy są w jakimś konflikcie i czy jest, jak to działa w jedną i w drugą stronę. Żeby dowiedzieć, czy wasze koty się lubią, warto sobie zadać takie pytania, czy czują się bezpiecznie w swoim towarzystwie. To najłatwiej jest poznać po tym, w jaki sposób odpoczywają. Czy w obecności drugiego kota są w stanie zasnąć głęboko, nie wchodząc w kąt albo nie wchodząc bardzo wysoko. Czy są w stanie leżeć na plecach, czy zawsze leżą w pewnym napięciu, czy są w stanie się wyciągnąć, tak? To są takie zachowania, które na pewno obserwujecie. Jeżeli mamy koty, które nawet żyją w względnie dobrej relacji, ale sobie nie ufają do końca, to bardzo łatwo można zaobserwować, że jak nagle jeden znika, czasem, bo na przykład wyjeżdżamy z kotem, czasem,
bo po prostu jeden z kotów umiera, to nagle się okazuje, że ten drugi zaczyna spać w zupełnie innych pozycjach i jest dużo bardziej zrelaksowany. I często dopiero w takim momencie dowiadujemy się, że nie do końca ta relacja była taka, jakbyśmy chcieli. Także obserwujemy sobie, czy koty czują się przy sobie swobodnie, bezpiecznie. Czy wybierają swoje towarzystwo? Nie cały czas, nie muszą chodzić ze sobą przytulone cały dzień, ale czy szukają się nawzajem? Czy jeżeli odpoczywają, to przynajmniej od czasu do czasu wybierają swoje towarzystwo. I teraz co ważne, trzeba odróżnić wybieranie swojego towarzystwa od tego, że jakiś mebel jest bardzo wygodny. Ponieważ często jest tak, że opiekun jest przekonany, że jego koty bardzo się lubią, a tak naprawdę ma po prostu bardzo miękką i miłą pościel, co powoduje, że koty są w stanie tolerować swoją obecność, żeby móc skorzystać z tego zasobu. Tak? I wcale nie ma to nic wspólnego z tym, że ze sobą przepadają. Gdyby były dwa takie łóżka, to leżałyby osobno. Czy wykazują zachowanie afiliacyjne, te, o których mówiliśmy, tak? Czyli te takie przyjacielskie. Czy bawią się ze sobą? O zabawie jeszcze za chwileczkę. Czy wykazują zachowanie awersyjne? Czy się przeganiają, czy syczą na siebie, czy warczą na siebie, czy pacają się łapą, czy w jakiś sposób są dla siebie nieprzyjemne? Czy swobodnie realizują swoje potrzeby? Czy każdy z kotów się bawi? Czy każdy z kotów przychodzi się miziać, jeżeli faktycznie jest to coś, co lubi? Czy każdy z kotów swobodnie, spokojnie zjada swój posiłek? Czy każdy z kotów eksploruje? Chodzi, ogląda, jak przyniesie coś ciekawego, to czy nie jest tak, że jeden kot ma możliwość zrobienia tego, a inny się w tym momencie chowa i czeka na swoją kolej? Jak często dochodzi do konfliktów? Nie pytam, czy dochodzi do konfliktów. Nawet w najlepszych relacjach dochodzi do konfliktów. I to, że koty czasem mają swoją spinę, nie oznacza, że koty się nie lubią. Jeżeli poza tym wykazują inne zachowania z tego pakietu, to raczej zakładamy, że się lubią, a nie, że są w konflikcie. Sporadyczne konflikty są normalne, a w warunkach domowych nawet nie sporadyczne, tylko nawracające konflikty, ale jednak będące takimi wycinkami z dobrej rzeczywistości. Nadal będą pokazywały, że koty są w dobrej relacji. Jak się zachowują po takim konflikcie? Czy wracają do normalnej relacji? Tak? Jak się zachowują, gdy nie widzą się przez dłuższy czas? Czy się ze sobą witają? Czy próbują ten zapach grupy odtworzyć? Czy widzimy u nich jakieś inne niepokojące zachowania, objawy mogące świadczyć o stresie? O jakichś trudnościach emocjonalnych? Czy ich relacja jest symetryczna, czy aby nie jest tak, że jeden kot innego lubi, a drugi drugiego niekoniecznie. Także to są pytania, które warto sobie zadać. Natomiast tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że z mojego doświadczenia jest bardzo wiele domów, w których koty się nie lubią. Natomiast to nie znaczy, że nie są szczęśliwe. Ponieważ jakby bycie w relacji z drugim kotem, takiej, która jest bliska, przyjacielska i wnosi profity dla kota, jest oczywiście bardzo dużym plusem i na pewno jest czymś, z czego się należy cieszyć i w co warto, do czego warto dążyć. Natomiast nie należy też jakby załamywać rąk i jakoś smucić się bardzo tym, że nasze koty nie darzą się sympatią i nie tworzą grupy społecznej. Bo jeżeli mamy więź i grupę społeczną, to będziemy widzieli zachowania typowe dla grup. Wiele kotów jest w stanie funkcjonować razem na jednym domowym terytorium, realizując swoje potrzeby i żyjąc w dobrostanie, pomimo nietworzenia grupy. I to wynika z takiej fantastycznej kociej właściwości, gdzie koty właśnie unikają konfliktów, jeżeli mogą, i potrafią się dzielić swoim terytorium w czasie. Nawet istnieje takie pojęcie jak taki terytorializm czasowo-przestrzenny u kotów, czyli że ja korzystam z tego fotela rano, a ty korzystasz z niego po południu, nie wchodzimy sobie w drogę. Ja jem tu, ty jesz tu, nie patrzymy na siebie. Jak czasem nam się ścieżki zetną, to sobie powiemy, że ze sobą nie przepadamy, ale generalnie każdy ma swój świat i nikomu nic do tego. I często właśnie taka takie funkcjonowanie w takim zawieszeniu broni, w takim pokoju, choć może nie sympatii, jest celem, do którego my dążymy, pracując z kotami, które mają trudne relacje. I to mówię wam po to, żebyście też mieli realne oczekiwania. Super się ogląda na zdjęciach, na filmach, jak koty są takie bardzo w dobrej relacji, tak? Jak one się tam przytulają, śpią razem i tak dalej. Natomiast to jest
rzadsze, wierzcie mi, dużo rzadsze niż koty, które po prostu funkcjonują w jednym terytorium, ale wcale nie są w relacji. I to też jest okej. Tylko nasze zadanie jako opiekunom będzie tak to terytorium zorganizować, żeby one mogły w tej relacji funkcjonować i jednocześnie nie spalać się stresem. Rzuciłam okiem na krótkie pytanie, czy koty mogą zachowania agresyjne wykazywać w zazdrości u człowieka? Tak, mogą, dlatego człowiek też jest dla nich zasobem. I ten filmik, gdzie widzieliście taką otwartą agresję kotki wobec rudego kocura, to jest ta sama rodzina, tam są w sumie 3 koty, nie 2. To jest ta pani, co nie wiem, czy widzicie mój kursor, ale po lewej stronie jest pani, która atakowała, na środku jest rudy chłopak, który obrywał, a tu jest jeszcze jedna aktorka tego wszystkiego, taka wycofana dziewczynka. Te koty nie leżą razem na tym łóżku, bo postanowiły spędzić wspólnie czas. Jest tam opiekun, jest tam mięciutko, jest tam łóżeczko przyjemne. One tolerują swoją obecność i często to jest spełnieniem marzeń w domu, w którym dochodzi do konfliktów. I tutaj takim spełnieniem marzeń dla mnie jako dla behawiorysty i celem było właśnie uzyskanie takiego efektu, zważywszy na to, z jakiego punktu startowaliśmy. Więc tutaj znowu pamiętajcie, że zawsze zastanawiam się, czy to chodzi o zasób, czy chodzi o wzajemne tolerowanie się. Nie ma kursora, da się domyśleć. Dzięki. I teraz jeszcze tak dodając to, co prosiliście, czyli żeby wam rozróżnić agresję od zabawy, bo wiem, że czasem jest tak, żeście sobie bawią się, czy się nie bawią i pocieszę was, że z tym mają problemy, naprawdę ja miewam z tym problemy, behawioryści miewają z tym problemy, doświadczeni opiekunowie mają z tym problemy, dlatego że po prostu ta kocia zabawa często w agresję przechodzi. Ja wam chciałam pokazać 2 filmiki. Mam nadzieję, że oba mi się załadowały, poczekajcie. To jest pierwszy. Chciałabym, żebyście wypowiedzieli się, czy to jest zabawa, czy to nie jest zabawa, waszym zdaniem. Pierwsze 2 komentarze. Zabawa, nie jest zabawa. I to jest właśnie kwintesencja wszystkiego o kotach. Ale widzę, że większość obstawia zabawę. Tak, to jest zabawa. Zwłaszcza na początku, i to jest zabawa dosyć nieporadna, trzeba przyznać, to wynika, zaraz sobie zdefiniujemy też tą zabawę, to jest zabawa krótko po połączeniu. To są koty, które ja konsultowałam tylko zdalnie, i jakby byłam tą osobą, która dała sygnał, że tak, tak, można je puścić. Dlatego, że tutaj opiekunka się bardzo bała tego, że ma do czynienia z agresją i ten film jakby jako zobrazowanie wysłała. Natomiast tu mamy ewidentnie 2 koty, które po prostu próbują się ze sobą bawić. Ktoś pięknie napisał, że koty są mięciutkie. Tak, koty są mięciutkie i w zabawie będzie to taka miękkość widoczna. I też ktoś tutaj dobrze zauważa, że jest naprzemienność w tym wszystkim. Pokażę wam jeszcze 2 filmy. Jak ktoś tu jest ze studiów kocich, to te filmy już zna, tamtych chyba nie. Tutaj mamy 6-letniego rosyjskiego i bodajże 4-miesięcznego tajskiego. Też filmy wysłane z zapytaniem, czy to jest zabawa, czy nasz kot jest agresywny. I co myślicie, zabawa czy nie zabawa? Kuba? Tak, to wylizywanie jest Kuba? Takie nadmierne. Zgodzę się tutaj z tym. To wylizywanie wynika w dużej mierze z pobudzenia. Tu mamy 2 filmik tej diady. To był, słuchaj, taki bardzo ciekawy dźwięk, który ten młody wydał, taki zawodiacki. I co myślicie o tym? Tutaj mamy mycie tyłka.
I tutaj opiekun wkracza i przerywa to zachowanie. Zabawa i nauka. Czytam wasze komentarze. Tak, ten drugi to już mniej jak zabawa. Zgadzam się w zupełności. Wrócę do prezentacji i się do tego odniosę. Poczekajcie. Tutaj też odniosę się jeszcze zaraz do tych prób dominacji, dobra? Jeszcze, żeby uporządkować jakby tak od strony teoretycznej. Te sytuacje tak, były zaraz po sobie, to jest nagranie z tego samego dnia, z tej samej jakby sekwencji zabawy. U kotów zabawa społeczna ma formę zapasów, gonitwy, zazwyczaj to jest takie przeplatanka właśnie czegoś takiego, tak? Oczywiście koty mają swoje niuanse i wariacje na temat zabawy, ale mniej więcej kręci się to wokół takich obszarów. Zabawa ma to do siebie, tak, powinnam mam była powiedzieć, że należałoby, jeżeli koty są koło was, to dźwięki wyłączyć. Zabawa ma to do siebie, że jest na niby. Na niby powoduje, że koty nie wyciągają pazurów, nie gryzą się na serio, nie dochodzi do zranień, i ciała kotów są takie mięciutkie, luźniutkie w zabawie. Natomiast to też bywa mylące, jeżeli próbujemy interpretować to sami, ponieważ często w zabawie obserwujemy coś takiego, że zabawa składa się z takich sekwencji aktywnych i później rozluźnienia. I kiedy jest ta sekwencja aktywna, to koty są całe takie nabuzowane i są takie spięte i w ogóle polują na całego, ale potem następuje takie i znowu. Tak? I te takie momenty rozluźnienia to są takie momenty, kiedy to ciałko jest takie mięciutkie. W zabawie obserwujemy wymianę ról. Ona nie musi się zadziać jakby jeden do jednego. Ja gonię ciebie, ty gonisz mnie, ja gonię ciebie, ty gonisz mnie, ale w szerokiej perspektywie będziemy widzieli, że to nie jest zawsze tak, że jeden kot goni, a drugi nie goni. Że jeden zawsze ucieka, a drugi jest tym prowodyrem. W zabawie takiej wzorcowej te dobre momenty powinny przeważać i powinno być ich dużo więcej niż złych. I teraz dochodzimy do sedna, do tego, że tak trudno jest nam interpretować kocią zabawę, ponieważ ona prawie nigdy wzorcowa nie jest. Koty się pobudzają, bardzo łatwo. Koty się wkręcają w aktywność łowiecką, bardzo szybko. Koty się frustrują, bo ktoś je za długo lizał. Koty się denerwują, bo ktoś na nich za długo leży. I bardzo rzadko jest tak, tak jest już w takich naprawdę zgranych parach, które mają dobre kompetencje społeczne, że mamy taką idealną książkową zabawę. Zazwyczaj będziemy mieli tak, że jest na początku fajnie, 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 a potem komuś emocje odleciały i skończyło się tym, że jeden wylądował pod łóżkiem, a drugi za nim łazi. Nie? Natomiast to, co jest ważne, żebyście zabawę i takie interakcje społeczne zawsze rozpatrywali w bardzo szerokim kontekście. Bo jeżeli ktoś wysyła na przykład do mnie do analizy króciutki filmik i nie mówi, co jest poza tym, to ja sobie z tego nic nie wymyślę. Dlatego, że jak ktoś by wziął z mojego, nie wiem, życia rodzinnego wycinki, to stwierdziłby, że jestem patologiczną rodziną, bo krzyczę na dzieci i kłócę się z mężem. Ale to nie oznacza, że tak jest. To oznacza, że mam takie momenty, tak? I podobnie jest u kotów. My patrzymy zawsze na całokształt i patrzymy, czy przeważają dobre momenty. Czy w dłuższej perspektywie następuje wymiana ról? Czy koty poza zabawą, tą potencjalnie zabawą, lubią się? I to jest bardzo ważne, dlatego że nie znam przypadku, w którym koty, które się nie lubią, bawią się społecznie. Bo żeby bawić się społecznie, trzeba mieć do siebie zaufanie. Trzeba czuć się ze sobą bezpiecznie. Tak? Więc koty, które pozostają w jakimkolwiek konflikcie, nie bawią się. Jeżeli nie muszą być kotami, które się uwielbiają, nie muszą wylizywać się co rano, nie muszą spać ze sobą każdego popołudnia. Natomiast jeżeli to są koty, które w innych sytuacjach stosują dużo takiej komunikacji dystansującej, które nie szukają swojego towarzystwa, które nie wykazują żadnych takich przyjacielskich zachowań, nie czują się ze sobą komfortowo, to prawie na pewno się nie bawią. Dlatego, że zabawa wymaga bardzo dużej otwartości, takiego luzu, zluzowania. Natomiast niestety my często obserwujemy zachowania kotów o niskich kompetencjach społecznych, które chciałyby się bawić i robią to po prostu bardzo nieporadnie. Stąd zabawa też wymaga często interwencji opiekuna, przerywania wtedy, kiedy jest przegięcie, przerywania wtedy, kiedy widzimy, że już emocje u jednego kota idą pod sufit.
Czy dorosłe koty mogą się razem bawić? Tak, koty się bawią niezależnie od wieku, nawet starsze koty się bawią. Zabawa nie jest, jakby wiadomo, że kocięta bawią się najwięcej, natomiast zabawa społeczna jest obserwowana i to jest w ogóle mega ciekawe, ponieważ są badania obserwacyjne, które mówią o tym, że w koloniach kotów, gdzie były koty na przykład wychudzone, koty chorujące, nadal dorosłe koty się bawiły, dlatego że jest to bardzo silne więziotwórcze zachowanie, które scala grupę. Także i prawdopodobnie też przynosi pewien rodzaj przyjemności. Także nie jest to zachowanie zarezerwowane dla kociom. Dorosłe koty też się bawią. Starsze koty też się bawią, dużo rzadziej. Także tutaj jakby patrzymy na całokształt, oceniamy wymienność ról, oceniamy to na niby, bo jeżeli dochodzi do zranień regularnie, to może być to albo bardzo nieporadna zabawa kota, który nie umie, albo nie jest to zabawa, tak czy siak należałoby to przerywać. Jeżeli widzimy, że poza tymi sytuacjami koty nie funkcjonują dobrze, że jeden jest zastraszony, to też nie jest to raczej zabawa, więc interesuje nas osadzenie tego w całokształcie. Jeżeli chodzi jeszcze o te filmiki i komentarz do nich, to są też filmiki krótko połączeniu tych kotów i rzeczywiście jakby dla mnie pierwszy filmik jest bardzo modelową zabawą. Tam jest i wymiana ról, jest tam odrobina frustracji, tak? Ale drugi filmik to już jest taki moment, kiedy ten dorosły już przegina i opiekun tam w doskonałym momencie wkracza, idealnie to dzieli. Kiedy ten mały już mówi, że on już nie chce, to opiekun ładnie wkracza, bo jakby kot przy dużych kompetencjach społecznych by prawdopodobnie zareagował, chociaż też może być tak, że w emocjach by nie dał rady. Tutaj mówimy o kocie, który 6 lat był sam i teraz dostał brata. On ma jakby i tak wysokie kompetencje społeczne w związku z tym, że był długo w hodowli. Natomiast no, ta para musi się na pewno dograć. Ale jest to ewidentnie zabawa. Tak jak mówiłam, koty mają problem często z kontrolą emocjonalną, stąd ciężko nam czasem wyłapać tą granicę między zabawą a agresją, natomiast bardzo Was zachęcam do takiej uważnej analizy tych zachowań, nawet sobie nagrania czasem, obejrzenia sobie 2-3 razy, dlatego że jak coś się dzieje, to trudno w tym wyłapać takie komunikaty, a jak sobie to obejrzymy na przykład potem, czy przyjrzymy się temu uważnie, to zobaczymy, jaka ekspresja też temu towarzyszyła, czy koty miały cały czas napięte ciała. Jeżeli koty są cały czas w napięciu, to nie jest zabawa, tam musi dochodzić do momentu rozluźnienia, zabawa jest przyjemna, pamiętajcie. Ktoś pisze, że ma obraz rozmyty. Dajcie znać, czy to problem mój, czy tam internetu u Agnieszki. Więc jakby tutaj obserwujemy sobie tę ekspresję. W zabawie nie będzie warczenia, nie będzie grożenia, nie będzie gulgotania, takiego szczekania, nie będzie syczenia. Ono się pojawi, jeżeli jeden kot przegnie i drugi mu powie halo, halo, tak? Tamten powinien w tym momencie odpuścić. Bo to jest normalnie komentarz mówiący przeginasz, tak? I koty mają prawo go użyć. Natomiast jeżeli to się znowu pojawia nadmiernie, wtedy wiemy, że mamy jakiś problem. Kotom często zabawy utrudniają różnice w poziomie aktywności, w temperamencie. Jeżeli mamy jednego kota bardzo aktywnego i drugiego mniej, to zabawa może się zaczynać fajnie, a kończyć się tak nieprzyjemnie, ponieważ jeden kot jeszcze chciałby się bawić, a drugi nie. I wtedy rolą opiekuna jest wkroczyć i część energii tego bardziej aktywnego kota wziąć na siebie. U kotów takich, które mają wysoką pobudliwość łowiecką, często będziemy mieli sytuację, że będą zaczynały z zabawą, a potem wchodziły w aktywność łowiecką, też wymaga to przerywania. Także zachęcam Was do takiej uważnej obserwacji, ale też trochę Was usprawiedliwiam, jeżeli macie z tym problem, żeby ocenić, bo tak jak widzicie, bywa to mgliste. Zaraz sobie przejdziemy do takiego już creme de la creme, czyli mówienia o tym, jak pomóc kotom się dogadać na jednym terytorium, a na koniec przejdziemy sobie do dokacania. Dlatego dałam je specjalnie na koniec, bo wiem, że nie każdego mnie interesuje, a tak jak mówiłam, webinar jest dosyć długi. Pytanie, czy na ten moment macie jakieś pytania? Ja sobie zerkam. A co jeżeli moja kotka warczy i syczy, jeśli tylko zobaczy któregoś z dwóch pozostałych kotów? To znaczy, że zdecydowanie nie czuje się z nimi dobrze, to znaczy, że albo się ich boi, też trzeba by zobaczyć, jaka tam towarzyszy mowa ciała. Jeżeli syczy, to prawie na pewno się boi i mówi mu, nie podchodźcie, bo ja nie chcę, żebyście podchodziły. Więc mamy kota, który na pewno nie jest z nimi w dobrej relacji. No i tymczas atakuje w danych sytuacjach, tak jakby denerwowała go tylko ta sytuacja. Bardzo możliwe, koty mają ogromne problemy z frustrowaniem się. Złość to jest w ogóle emocja, którą kotom często i mocno towarzyszy, będziemy o tym mówić. Należałoby się przyjrzeć, jakie to są sytuacje, może pomóc mu sobie radzić z tymi sytuacjami, jakoś przekierować jego uwagę. No to już wymaga jakiejś takiej
przyjrzenia się temu konkretnemu przypadkowi. Jak można skutecznie przerwać taką agresywną interakcję? Kotek atakuje drugiego i pomimo rozdzielenia znowu po chwili wraca do ataku. Jest jeden skuteczny sposób na rozdzielenie kotów. Rozdzielenie kotów mechanicznie, zamknięcie drzwi, włożenie między nie kartonu, przegonienie głośnym dźwiękiem. To trzeba zobaczyć, co zadziała u tych konkretnych kotów. Na etapie wprowadzania zawsze mamy pod ręką jakiś duży karton albo koc. Jeżeli się odetnie jakby bodźce, czyli włoży się przegrody, że koty się nie widzą, nie wysyłają do siebie komunikatów, mamy szansę, że się uspokoją. Wtedy staramy się trochę tą przegrodą wykierować tego agresywnego kota za drzwi, zamykamy, czyli to zamykamy i na dłuższy czas, dlatego że musimy poczekać, aż się uspokoi nam układ nerwowy. I czasem to jest nawet jedna, dwie doby rozdzielenia, żeby można było w ogóle wrócić do interakcji. Pamiętajcie, że jeżeli już mamy pobudzony układ nerwowy, a kotem układ nerwowy pobudza się tak, ekspresem i szybciutko, to opadanie z tych emocji trwa i rozdzielenie kotów jest najlepszym sposobem. Nie bierzemy wtedy kotów na ręce, ponieważ możemy oberwać rykoszetem. O kolejności wprowadzania kotów będziemy mówić na końcu, w ogóle o wprowadzaniu. Czy lajk będzie zapisany? Tak, tak będzie. Czy zabawa wędka, polowanie powinna kończyć się smaczkiem, czyli upolowałem, zjem? Tak, taka normalna sekwencja łowiecka powinna się tak kończyć. No na moją kotkę inne koty nie mogą patrzeć, dlatego że wpatrywanie się jest rodzajem zachowania grożącego, agresywnego u kotów i koty jak chcą, koty mają różne sposoby patrzenia, mają takie miękkie oczka. I te miękkie oczka mają za zadanie jakby zmiękczyć z drugą stronę, czyli pokazać, że nie mam złych zamiarów, natomiast wpatrywanie się jest zachowaniem grożącym, stąd wiele kotów, wystarczy, że drugi kot na nie patrzy, one się od razu wycofują. Nie dam rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, także ja lecę dalej, a do pytań sobie będziemy jeszcze wracać. Tylko musimy teraz dać momencik, ja sobie muszę przeładować filmy. Macie 3 minuty na doparzenie kolejnej herbaty, bo wchodzimy w drugą część. Z tym mieści mi się tylko 10 filmów w prezentacji w tym programie. Zachęcam Was też, żebyście sobie sami poodpowiadali i wymienili się doświadczeniami na czacie, czekajcie, a ja już dodaję kolejne. Teraz musicie mi jeszcze chwileczkę dać. Dodam sobie 10 filmów. 12. Podglądacie mi tutaj. Te 4 nam na chwilę starczą i wracamy. O zabawkach edukacyjnych, wzbogaceniach będziemy jeszcze mówić, także tam wtedy do tego pytania, Benia, możesz wrócić. Chciałabym Wam powiedzieć tak jeszcze dygresyjnie, czytając Wasze komentarze, że jakby trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli koty funkcjonują w konflikcie, nawet w takim biernym konflikcie, to jakby jest to coś, co jest wymagające interwencji. To jakby ludzie czasem mają tendencję do bagatelizowania tego i mówienia, a ona taki jest, on taka jest, ona taka jest, on taki jest i tak po prostu będzie. No nie do końca. Jeżeli kot żyje w chronicznym stresie, to jest to coś, co wymaga interwencji opiekuna. Dobra, lecimy teraz już do konkretnych tipów, co zrobić. Wiecie, co się może dziać, wiecie, jak ocenić relacje.
wiecie, z czego mogą wynikać trudności, no to teraz lećmy do konkretów, co możemy zrobić. Tak jak powiedziałam, ta kota terytorium jest szalenie ważna. To, co wy możecie zrobić, żeby ułatwić kotom funkcjonowanie, to będzie wpływanie na to terytorium, tak żeby ograniczyć konieczność konfrontowania się kotów ze sobą i skierować maksymalnie dużo uwagi kotów na środowisko. Tutaj też chciałabym tylko dodać, że te zalecenia, które ja wam dam, one w sytuacji jakichś takich już zaostrzonych mocno konfliktów prawdopodobnie troszkę rozluźnią emocje, natomiast już takie utrwalone, poważne problemy, one wymagają indywidualnej ścieżki postępowania i wtedy naprawdę warto kontaktować się z behawiorystą. Natomiast wprowadzanie tych zmian, myślę, że da wam taki troszkę oddech i kotom też. Pierwsza rzecz, maksymalizujemy dostępną przestrzeń. Maksymalizujemy ją w górę, bo w bok zazwyczaj mamy z tym problem, mamy ściany. Natomiast jesteśmy w stanie stworzyć dużo możliwości tego, żeby koty miały więcej przejść, punktów, możliwości mijania się, obserwowania się, dystansowania się. Pamiętajcie, że koty w stresie, także socjalnym, wybierają dystansowanie się zazwyczaj i dla nich podstawową strategią jest oddalić się, obserwować, w razie czego się zbliżyć. Także bardzo was zachęcam do tego, jeżeli macie więcej niż jednego kota, jeżeli jednego to też, bo to jest dla niego dobre ćwiczenie, ale jeżeli jest więcej, to musicie to terytorium zmaksymalizować. Jeżeli wzięliście na klatę to, że macie koty, to teraz waszym obowiązkiem jest pomieścić ich świat w waszym mieszkaniu. I to jest rola odpowiedzialnego opiekuna moim zdaniem. Także nie muszą to być takie fancy, fantastyczne, instagramowe produkty, mogą to być bardzo zwykłe, codzienne półeczki. Kotom będzie to absolutnie obojętne. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to żebyście faktycznie tworzyli takie kompleksy przestrzenne. Nie musicie wszystkiego kupić, możecie wykorzystać rzeczy, które macie. To są zdjęcia z mojego poprzedniego mieszkania, gdzie tak jak widzicie, to są zwykłe półki, natomiast to, co jest ważne, elementy są ze sobą łączone, czyli kot może wejść po półce na krzesło, z krzesła na drapak, z drapaka na sofę, z sofy na parapet. I to powoduje, że jeden kot może iść dołem, a drugi może iść górą, co daje kotom możliwość mijania się na terytorium. A jeżeli koty będą mogły się minąć na terytorium, to prawie zawsze to zrobią. Największym dramatem dla kotów są wąskie przejścia, schody, korytarze, te miejsca, gdzie minąć się nie da. Jeżeli macie możliwość budowania tam dodatkowej autostrady górą, kotom to bardzo dużo ułatwia. A sam fakt, że wiedzą, że mogą się zdystansować, daje im duży luz psychiczny i powoduje, że napięcia są mniejsze. Jeżeli mamy więcej kotów, staramy się napakować nasz dom takimi kocimi punktami, miejscami, gdzie będą mogły odpoczywać, obserwować, wycofać się, czyli dodajemy hamaczki pod krzesła, dodajemy półeczki nad drzwi, staramy się, gdzie się da te punkty dołożyć. Ja nie mówię, że musicie zagracić całą swoją przestrzeń, że musicie zmienić swój dom w kocią dżunglę, natomiast jakby posiadanie większej ilości kotów zobowiązuje do tego, żeby tą przestrzeń dla nich też dostosować. I takich spotów, takich punktów, gdzie koty mogą odpoczywać i być w pojedynkę, takich pojedynczych miejsc, tak, powinno być w domu sporo. Żeby wam zobrazować, nam nie chodzi o to, żeby koty miały wyizolowany punkt, jak na lewym zdjęciu. Drapa, który po prostu nie przynależy do niczego i zejście tak naprawdę tego górnego kota wymaga minięcia tego na dole. Dużo lepszym rozwiązaniem jest ten drapak po prawej stronie, gdzie mamy jakąś przestrzeń, a już idealnie by było, gdyby ściągnąć ten wazon i odsłonić zasłonę, bo wtedy mamy faktycznie taki kompleks, że można przejść z szafki na drapak, z drapaka na drugą stronę na parapet, tak? I coś się dzieje, no i tą kuwetę odsunąć, bo jest to blisko. Ale to, do czego dążę, to żebyście mieli świadomość, że staramy się tak tworzyć przestrzeń i zachęcam was serdecznie, może już nie dzisiaj, bo jest późno, ale jutro przejdźcie po swoim mieszkaniu i spójrzcie na nie kocimi oczami. Czy tam jest tak, że na przykład jak chcę pójść do kuwety, a jestem w kuchni i mam dojść do łazienki, czy nie będzie na przykład tak, że będę musiał w przedpokoju przejść twarzą w twarz z kotem, z którego się obawiam albo którego nie lubię, tak? Czy mamy bezkolizyjne przejścia? Czy mamy możliwość wycofania się z każdej sytuacji? Czy mamy możliwość wejścia i wyjścia? To jest szalenie ważne. Jeżeli stworzycie koto możliwość bezkolizyjnego funkcjonowania, to jeżeli tylko problem nie jest jeszcze bardzo utrwalony, bo niestety, jeżeli już jest bardzo utrwalony, no to koty wchodzą nam w takie bezmyślne już później pogonie i to wymaga innego rodzaju pracy, to one naprawdę będą wykorzystywały to. Maksymalizowanie dostępnej przestrzeni
poza tym, że możecie iść w górę, to jest też wykorzystanie balkonu, woliery, korytarza. Ja na przykład regularnie korzystałam z tego, że mieszkając jeszcze w bloku, wyprowadzałam jednego ze swoich kotów na korytarz i ona traktowała to ewidentnie jak swoje terytorium poboczne. Chciała je codziennie patrolować, co było zmorą moją wieczorną. Ocierała się o nie, zaznaczała je, próbowała drapać, ale było to dla niej dodatkowym takim właśnie, ja jej właśnie to stworzyłam, że w ten sposób dała mi możliwość wyjścia na patrol bez drugiego kota, a drugi kot miał możliwość wyjścia na balkon bez drugiego kota. I to jest ten taki bufor emocjonalny, który pozwala potem wytrzymać to, że ten drugi kot mnie wkurza. Jeżeli mamy koty bardzo aktywne, można wykorzystać opcję spacerów. To wymaga też takiej analizy, czy to na pewno będzie coś, co będziecie w stanie robić częściej. Jeżeli spacery Was interesują, zachęcam Was bardzo serdecznie do mojego poprzedniego webinaru, który też znajdziecie na stronie Petsmail, na temat tego, jak wychodzić z kotem na spacer, żeby to było naprawdę fajnie i dla kota i dla Was. Miałam klientów, którzy wykorzystywali jako bufor mieszkanie sąsiada, czyli po prostu kot mógł pójść do sąsiada, poeksplorować, posiedzieć, spędzić trochę czasu w samotności i na wieczór wracał do siebie. I wracał z taką... takim zluzowanym układem nerwowym, który był w stanie pomieścić znowu wyzwania, które mu ta relacja dostarczała. Poza tym, że chcemy rozszerzyć to terytorium, to chcemy je stworzyć żeby one były zasobne. Tak? Czyli kot jest zasobowy, zasobami są rzeczy dla kota ważne. Jedzenie, miejsca wydalania, miejsca do obserwacji, kryjówki, miejsca zabawy. Jak zaraz zobaczycie, różne dziwne, ciekawe rzeczy mogą być zasobem dla kota. I teraz pada pytanie, jak mam 3 koty, to ile mam mieć kuwet? A jak mam 4 koty, to ile misek? No i widzicie, no jest taka słynna zasada tyle, ile kotów plus 1. Ona jest całkiem spoko, dlatego że daje nam obraz tego, że tego musi być dużo. Choć tak naprawdę każdy kot, każda grupa będzie wymagała innej ilości zasobów. Potrzebujecie ich tyle, żeby wasze koty nie czuły, że muszą o to konkurować. I decydując się na dużą grupę kotów, niestety trzeba brać pod uwagę, że będziecie mieli dużo kuwet i że będziecie mieli dużo miejsc karmienia, bo to nie chodzi o miski ustawione w rządku. To jest szalenie ważne, żeby każdy z kotów miał swoje miejsce karmienia. I tutaj od razu może rozprawmy się z kolejnym mitem, dlatego że bardzo często ludzie, chcąc zbudować dobrą relację między kotami, stawiają miskę i mówią, jedzcie razem, będzie wam przyjemnie, polubicie się. To jest absolutny mit. Nie ma czegoś takiego jak nawiązywanie relacji przez jedzenie obok siebie. Z kilku powodów. Po pierwsze, koty jako samotniczy łowcy zawsze polują i jedzą same. Nawet jeżeli się bardzo lubią z drugim kotem, to nie dzielą się jedzeniem. Tak? Koty zawsze powinny mieć osobne miejsca karmienia, ponieważ to jest coś, co powoduje u nich zmniejszenie poziomu napięcia. Nawet jeżeli koty, które nie przepadają ze sobą, one przyjdą i będą jeść. Bo jedzenie jest ważne, jest ważnym zasobem. Natomiast wcale to nie oznacza, że będą się przy tym dobrze czuły. I teraz, żebyście zrozumieli, bo to nam się przyda na przyszłość. To nie jest tak, jak się wielu opiekunom wydaje, że jeżeli jeden kot je coś nawet bardzo smacznego i drugi kot je coś bardzo smacznego i widzą się w tym czasie, to zachodzi u nich skojarzenie tego, że ten drugi kot jest fajny, bo przy nim jadłem coś smacznego. Owszem, można wzmocnić pozytywne skojarzenie z drugim kotem, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ten kot, którego wzmacniamy, czuje się dobrze. Bo pierwsze są emocje, a dopiero potem jest to, co wy dodaliście do tego, czyli nagródka. Będziemy sobie pokazywać, jak nagradzać koty przy wprowadzaniu, łączeniu, przy trudnościach terytorialnych. Natomiast szalenie ważne jest dla mnie to, żebyście zapamiętali, że jeżeli nie ma dobrych emocji, to nie będzie dobrych skojarzeń. Więc jeżeli koty jedzą, ale nie czują się ze sobą komfortowo, to jest nic nie warte pod kątem behawioralnym. Jedynie powoduje dodatkowe napięcie i stres. Także to, co przy kotach jest bardzo ważne, jeżeli chcemy zapobiegać konfliktom i konfliktom przeciwdziałać i je rozwiązywać, to że każdy kot ma swoją osobistą stołówkę. I naprawdę osobistą. Jeden je na jednym parapecie, drugi na drugim parapecie, trzeci je na pod stołem. Idealnie jest, jeżeli mamy koty w dużych trudnościach, jeżeli się nie widzą, a jeżeli mamy koty, które lubią sobie zaglądać nawzajem do misek, to je po prostu rozdzielamy. Posiłek zjedzony w spokoju jest dla kota bardzo ważny. I to dzielenie kotów przy jedzeniu jest ważne. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy relacyjne, jest szalenie ważne. Stąd tych miejsc karmienia powinno być przynajmniej tyle, ile kotów. Fajnie, jak one są wysoko, dają wtedy kotu poczucie kontroli. No idealnym miejscem są parapety, idealnym miejscem są jakieś szafeczki.
Tak, gdzieś, gdzie nikt do miski nie zagląda. Tak samo jeżeli chodzi o kuwety, to też to miejsce wydalania dla kota powinno być bardzo spokojne, takie dające mu poczucie prywatności, kontroli. Jeszcze są koty, które będą wolały korzystać z kuwet otwartych, ponieważ będą mogły kontrolować otoczenie i nie będą mogły być zaskoczone w kuwecie, nikt im nie zagrodzi drogi. Kuwet powinno być na tyle dużo, żeby koty mogły spokojnie z każdego miejsca, wtedy kiedy potrzebują, dojść do tych kuwet. Ciężko przy właśnie tutaj, jak mówię, mam 7 kotów, 3 duże kuwety. W wielu miejscach to w zupełności wystarcza, zwłaszcza jeżeli mamy koty, które dosyć dobrze się dogadują. Jeżeli one są na bieżąco czyszczone, jakby ok. Natomiast to muszą być kuwety w różnych miejscach. Im większy mamy konflikt, im większe trudności, tym więcej niestety musi się pojawić tych kuwet. Natomiast zasoby to nie będą tylko miski i kuwety, jak się często kojarzy. To będą oczywiście też drapaki, to będą kryjówki, to będą obserwatoria, miejsca na meblach. Czasem naprawdę dodanie kotom kilku miejsc, gdzie da się wejść, potrafi bardzo zmienić ich samopoczucie. Natomiast tutaj chciałam Wam pokazać takie dwa ciekawe przykłady tego właśnie, jak koty potrafią konkurować o zasób. I tak naprawdę to, na przykład to są dwa koty, które się dosyć dobrze już dogadują ze sobą w połączeniu, ale wieczorami dochodzi do takich sytuacji. Wy oglądacie, ja czytam. Rozdzielanie kotów Joanna przy jedzeniu nie jest niczym złym. Ja generalnie uważam, że rozdzielanie kotów, zwłaszcza jeżeli mówisz o kotach, które mają ten syndrom głodu i ten posiłek jest dla nich takim no, świętym momentem, to rozdzielanie naprawdę ma sens. Mam nadzieję, że słyszycie dźwięki, które towarzyszą temu filmowi. No tam już w tej chwili jest dużo wokalizacji, takiego już frustracji, zirytowania. Rudy cały, czyli puchaty, bardzo chce się dostać na parapet i na okno. Drugi kot, Rudy jest rezydentem, ten cały Rudy. Drugi kot bardzo nie chce, żeby on się zbliżał. I bardzo mocno mówi, że nie, żeby nie powiedzieć brzydko, co mówi. Ale rozdzielenie czego wystarczy, drapak? Sprecyzuj proszę, Sara. Tak, i tutaj Rudy Puchaty absolutnie nie zbliża się do Biało-Rudego, dlatego że chce w jakikolwiek sposób jakby go przegonić, czy w jakiś tam sposób go zaatakować. On po prostu bardzo chce być w tym miejscu. Bo ten parapet jest bardzo ważny. I tutaj z racji opiekuna wiemy, że on zawsze lubił ten parapet, bardzo zawsze do niego chętnie leżał i drugi kot też sobie go upodobał. Tutaj nie ma przy jedzeniu między miskami, czy wystarczy drapak, nie. Chyba że koty dzięki temu się nie widzą, ale generalnie jeżeli możemy rozdzielić, rozdzielenie przez położenie kartonu, najlepiej jest to rozdzielić w przestrzeni. Bo koty przecież doskonale się czują, widzą i słyszą, czują i słyszą, nawet jeżeli się nie widzą. Także jeżeli nie ma innej opcji, no to lepsze to niż nic, ale jeżeli jest możliwość rozdzielenia przestrzeni, to rozdzielamy. Także tutaj mamy przykład kotów, które absolutnie nie mają żadnego konfliktu takiego personalnego. Jest to typowy konflikt o zasób w tym momencie. Przy czym Rudy Puchaty jakby jest bardzo miły, ale tu już nie wytrzymuje. I tu już mamy eskalację, nie? W takiej sytuacji świetnie jest podzielić zasoby w ten sposób, że zawsze jeden parapet należy do jednego kota, drugi do drugiego. Jeżeli któryś kot próbuje przełamować tą sytuację, to go po prostu ściągamy od razu. I drugi film jest ciekawą konkurencją o zasób. Dlaczego ten Rudy, tam jest pytanie, macha łapami, jakby drapał w okno? Dlatego, że prawdopodobnie w ten sposób rozładowuje napięcie. To nie jest jakieś zachowanie, wydaje mi się, intencjonalne, chociaż nie wiem, co on ma dokładnie w głowie. Natomiast często jest tak, że mamy napięcie i koty próbujemy w jakiś sposób wytracić. Czasem zaczynają się myć, czasem zaczynają się wylizywać, czasem zaczynają drapać. A dźwięk jest, tak, dziękuję, ktoś pisał. Wiecie, o co mamy tutaj konkurencję? Kto zgadnie? Ci, którzy już widzieli ten film z moich studiów, to nie zgaduje.
Tak, Magda, mówiłam, że jeżeli koty nasłuchują, to proszę o wyłączenie dźwięku albo założenie słuchawek. O słoneczko, dokładnie, to jest konkurencja o słoneczko. Wiecie, jak często koty potrafią się pobić o słoneczko. Stąd też jakby zwróćmy uwagę na to, że zasobem jest to, co dla kota jest cenne. I to mogą być, to może być opiekun, to może być jakieś ulubione miejsce, to może być miejsce, z którego najlepiej widać cały pokój i to może być na przykład po prostu plama światła. Więc to nie my ustalamy, co jest zasobem, to kot ustala, co jest zasobem. Czasem wystarczy na przykład podłączyć dwie lampki, w których koty mogą się wygrzewać, i wszyscy są zadowoleni, bo mamy dwa solaria, gdzie lampka dogrzewa kota i nie trzeba się bić o słoneczko. Także czasem troszeczkę trzeba wyjść out of the box i pomyśleć nie tak, co my uważamy za zasób, tylko co dla kota jest zasobem. Mamy już środowisko, w którym jest dużo zasobów. Mamy środowisko, które jest przestrzennie rozciągnięte na tyle, na ile się dało. Teraz chcemy, żeby koty to środowisko eksplorowały, żeby się nim zajmowały. Jakbyście fajnego środowiska nie stworzyli, to ono, jeżeli będzie zawsze takie same, nie będzie dla kota pobudzające i ciekawe. I z tego powodu ważne jest, żebyście wprowadzali... przepraszam, bo zerknęłam na komentarze i się wypiłam. Z tego powodu bardzo ważne jest, żebyście wprowadzali różnego rodzaju enrichmenty tak zwane, czyli wzbogacenia. Jak macie koty, które są mocno sfokusowane na relacji i to nie miłej relacji, czyli gdzieś tam mocno się na przykład jeden za drugim kotem wchodzi w taki stalking, to wprowadzenie ciekawego środowiska będzie wybijające. I można to robić naprawdę na różne sposoby. Można jednego dnia rozłożyć trzy parasole na środku pokoju, drugiego rozłożyć dwa krzesła i przewieźć przez nie kot, a pod spód rzucić smaczki. Trzeciego dnia zbudować coś z kartonów. Jak idziecie na zakupy, to przynieść dwa nowe kartony. Jednego dnia przestawić drapak w inne miejsce pokoju i jak pewnie wiecie, to przestawienie jakiegoś mebla powoduje, że nagle się staje najfajniejszym meblem w domu. Tworzymy też takie spoty, gdzie takie miejsca, gdzie koty będą mogły mieć stymulowane różne zmysły, ponieważ dramatem naszego codziennego funkcjonowania kotów w domu jest to, że one są w czymś w rodzaju złotej klatki, czyli jest im tam cudownie, są bezpieczne, mają jedzenie, generalnie wygrały życie, ale to jednak jest nadal złota klatka, gdzie mało się dzieje i niewiele jest bodźców stymulujących zmysły, stąd świetnym pomysłem jest wprowadzanie jakichś ziołowych ogródków dla kota, wysiewanie kilku rodzajów ziół, żeby kot mógł sobie je powąchać, poeksplorować. Używanie jakichś mat sensorycznych, nalewanie wody do miski i wrzucanie tam zabaweczek, żeby była stymulacja dotykowa, stymulacja zmysłu, wyczuwania różnych temperatur. Używanie pudełka, z którego kot może sobie coś wyciągać. Niektóre koty bardzo chętnie oglądają programy przyrodnicze, inne chętnie patrzą się w akwarium. Zaraz powiemy sobie jeszcze o tym, że nie każda stymulacja jest dla każdego kota, ale generalnie tutaj chodzi o to, żeby to środowisko było w jakiś tam sposób ciekawe i interesujące. Tak samo wprowadzamy wzbogacenia pokarmowe, ponieważ normalnie koty bardzo dużo czasu spędzają i energii na to, żeby zdobywać swój pokarm. Jeżeli nagle posiłki zaczynają zajmować 10 minut w ciągu dnia, a powinny zajmować dużo, dużo więcej i wymagać od nich aktywności, pomysłowości, kreatywności, to nie dziwota, że one zaczynają szukać rozładowania tej frustracji w relacjach, stąd wprowadzamy aktywne karmienie. Może być tam podawany smaczek, jeżeli jesteście na mokrej karmie, chwała Wam za to, że jesteście na mokrej czy na barfie, bo to jest najzdrowsza opcja, no to użyjcie mięsnych smaczków. I ustawcie w domu ileś takich miejsc z różnymi zabawkami na jedzenie, gdzie koty w ciągu dnia, na przykład super sposobem jest na przykład, nie wiem, rano jak wchodzicie do pracy, bierzecie garść smaczków, i idziecie przez cały dom i w te wszystkie ciekawe, wysokie miejsca, w te zabawki, które są ustawione w różnym miejscu, wrzucacie smaczki. I od razu środowisko prowokuje kota do tego, żeby je patrolować, ponieważ nigdy nie wie, gdzie znajdzie smakołyk, gdzie warto zajrzeć. I naprawdę zazwyczaj, ja to często stosuję u klientów, zazwyczaj wystarczy kilka dni na to, żeby kot nabrał nawyku patrolowania swojego terytorium, czyli przejścia codziennie po mieszkaniu i sprawdzenia, czy gdzieś może coś się ciekawego pojawiło. Bo ta potrzeba patrolowania jest i jej zaspokajanie jest ważne. Można wykorzystywać różnego rodzaju łamigłówki, takie, które będą wymagały rozwiązywania problemów, będą też wzmacniały jego poczucie sprawstwa, kontroli,
To są naprawdę, wydaje się, że takie po prostu gadżety może mało praktyczne, ale w angażowaniu kota, wykorzystywanie jego potencjału bardzo ważne. Staramy się tą uwagę maksymalnie skierować na środowisko. Odpowiem szybciutko na pytania, które wpadły. Tutaj Monika pisze o takiej sytuacji, że 6 miesięcy temu koty pobiły się przez 3 kichnięcia jednego z nich. To jest właśnie zobrazowanie tego, że dobre relacje potrafią się posypać w przypadku naprawdę dziwnych zdarzeń. Rzeczywiście koty tak mają, że mają bardzo silne emocje związane z takim nagłym, dużym pobudzeniem i potrafią bardzo dobrą relację zaprzepaścić po prostu w mig poprzez to, że jeden z nich był bardzo na przykład głośny albo pojawiło się coś za oknem i agresja została przekierowana i teraz piszesz, że jakby dopóki są smaczki, to jest ok, jak nie ma, to jest awantura. No to znaczy, że podawanie tych smaczków nie ma większego sensu w takim kontakcie. Należałoby wejść w, tak naprawdę w odwrażliwianie, w przegrodę, cofnąć się o kilka kroków. O jakich tu zaraz sobie zobaczysz. Przepraszam Was za dźwięk, ja nie zauważam, że ten film ma dźwięk. Mówiłam tam o tym, że to był przypadek akurat kota, który był naszym tymczasem i u niego stosowaliśmy bardzo różne zabawki, żeby jego energię przekierować, ponieważ on mieszkał w małym mieszkaniu, na tym czasie jeszcze z psem, stąd akurat on nam posłużył jako model, także niespecjalnie wiele Was ciekawego ominęło. Czy stawianie misek z jedzeniem, które kot dostaje pierwszy, ma znaczenie? Nie ma znaczenia w takim kontekście, jak myślicie o hierarchii na przykład u kotów, czy tak jak się mówi o hierarchii u psów, ani tu nie do końca jest to prawdą. Bardziej zawsze robimy w ten sposób, że ten, który ma większą motywację pokarmową, bardziej tego jedzenia pcha, po prostu dostaje pierwszy, żeby się odczepił, a drugi dostaje wtedy spokojnie. Bo inaczej doprowadzamy zazwyczaj do sytuacji, że jeżeli dajemy temu takiemu spokojniejszemu, to ten bardziej aktywny wbija mu się do miski, robi się o to od razu jakaś spina. Także najpierw temu, który się bardziej domaga, kładziemy, potem temu drugiemu, ewentualnie można rzucić jednemu smaczek w kąt, drugiemu smaczek w kąt i położyć miski, jeżeli oba są takie szalone. Czy stawianie jest... Dobra. Lecimy dalej, przepraszam Was. Więc to jest jakby kwestia związana z terytorium, z zasobami. I to, jak możemy przeciwdziałać tym wszystkim problemom, które u kotów niewchodzących się pojawiają. Teraz idziemy troszkę dalej i patrzymy, co jakby jeszcze, na co jeszcze należałoby zwrócić uwagę. Jeżeli mamy grupę kotów i chcemy między nimi naprawiać relacje, to musimy pamiętać, żeby przyjrzeć się indywidualnie potrzebom i emocjom każdego z kotów, dlatego że one potrafią być bardzo, bardzo różne. Więc jak rozpisujemy sobie taką analizę relacji i to od razu zapisujemy sobie, co danego kota jest ważne, co mu dostarcza najwięcej przyjemności, że ten bardzo lubi się miziać, ten potrzebuje się bawić, bo jest bardzo łowny, tak? Ten potrzebuje posiedzieć sam na balkonie, bo to dla niego ważne i staramy się te potrzeby, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ich na 100% spełniać, też nie od tego jesteśmy, ale staramy się je uwzględniać. Bardzo często do konfliktów dochodzi wtedy, kiedy mamy koty o różnych poziomach aktywności. To może być związane z wiekiem, to może być związane z temperamentem i wtedy ważne jest to, żeby opiekun brał częściowo na siebie tą energię. Czyli proponował temu bardziej aktywnemu kotu dodatkowe zabawy. Może pomyślał o spacerach, może proponował większą ilość wzbogaceń w rozdzieleniu, tak? Temu kotu, jednemu dać czas na odpoczynek, a drugiemu dać czas na więcej aktywności. Może proponował mu jakieś interaktywne zabawki, może sztuczki. Natomiast tutaj też od razu taka czerwona lampka. Nie dajcie się zwariować w tym, żeby jeżeli macie aktywnego kota, to go cały czas bodźcować. Dlatego, że równie ważne co to bodźcowanie jest to, żeby on spokojnie spał. Więc tutaj takie zrównoważenie jest szalenie ważne. Jeżeli macie problem, żeby je wyczuć, to warto się z kimś skonsultować, bo można przegiąć i po prostu tak przestymulować kota, że on naprawdę będzie już po prostu chodził jak nakręcony i nie będzie w stanie się uspokoić. W przypadku kotów, w ogóle jako gatunku, a kotów, które mają trudności relacyjne już na pewno, zabawę łowiecką robimy z każdym kotem osobno. Każdy kot osobno oznacza, że zamykamy drzwi.
Dlatego, że nawet jeżeli koty wydaje się, że w miarę się bawią razem, jeżeli chodzi o zabawę łyską, czy taką zabawę, za zabawką na przykład na wędce, tak? To zawsze będzie tak, że jeden będzie bardziej aktywny, drugi będzie bardziej przytłoczony tą sytuacją, będzie próbował, ale nie będzie mógł, bo tamten będzie mu się wpychał, a my chcemy, żeby zabawa łowiecka była sposobem na to, żeby koty rzeczywiście mogły wejść w pełną ekspresję, zaszaleć, wyszaleć się, zrzucić z siebie to napięcie, uzyskać satysfakcję z aktywności łowieckiej, stąd zabawy łowieckie realizujemy z każdym kotem osobno. Będą koty, które będą wymagały dwa razy dziennie, będą takie, które będą wymagały tego sporadycznie, ale staramy się to wprowadzać możliwie często, dlatego że nawet u kotów takich wycofanych i nieśmiałych bardzo fajnie zabawa łowiecka działa w takim nabywaniu pewności siebie. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zajrzeć sobie do nas na PetSmile'ową stronę na dział poradnik. Tam jest dużo też artykułów różnych specjalistów, moje też tam się przewijają i tam jest taki artykuł cały o tym, jak prawidłowo bawić się z kotem w zabawy łowieckie. Dlatego, że okazuje się, że wcale nie jest to aż takie proste, a mając podstawowe tipy można zrobić to dobrze z dużą korzyścią dla kotów. Tak jak dbamy o to, żeby koty, każdy z nich dostał swoją dawkę aktywności różnego rodzaju, nie tylko dla łapek, ale też dla głowy i dla zmysłów, tak samo dbamy o spokojny odpoczynek. I to, co jest bardzo ważne, jeżeli mamy koty w konflikcie albo koty w nie takiej harmonijnej relacji, bo tymczasem nie musi być nawet jakiś poważny konflikt, to dbamy o to, żeby te koty faktycznie odpoczywały w poczuciu bezpieczeństwa, nawet jeżeli to wymaga rozdzielania ich na ten czas. Dlatego, że jeżeli koty nie odpoczywają nam i nie potrafią zasnąć snem głębokim, bo nie czują się w pełni bezpieczne, to mamy układ nerwowy, który staje się bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zaburzenia. I on będzie dużo łatwiej wchodził we frustrację, w lęk, w stres, a my chcemy, żeby kot był stabilny. A sen, odpoczynek są do tego jakby niezbędne, bo one nam regenerują układ nerwowy, regenerują mózg. Więc dbamy o to, żeby ten odpoczynek zachodził. Czasem on musi być na kotach wymuszony. Czyli pobawiły się, pojadły, zamykamy drzwi, idą spać. I czasem jest tak, że będą jeszcze chwilę drapać, czasem będą się trochę burzyć, zwłaszcza jak mamy koty pobudliwe, ale to my decydujemy o pewnej rutynie. Jeżeli nie potrafią się od siebie odczepić, to mają być rozdzielone do tego. I takie czasowe dzielenie terytorium bywa czasem bardzo pomocne. Bo często jest tak, że jak macie koty, które są w jakiejś trudnej relacji, możecie zrobić dużo, ale i tak zawsze będziecie tymi, którzy będą musieli tę relację moderować. I wprowadzenie tego, że jest czas na aktywność i jest czas na odpoczynek i w czasie aktywności bądź odpoczynku, w zależności, które momenty są trudne, rozdzielamy, daje kotom właśnie to, że mogą się zregenerować, a potem mieć siłę na to, żeby się znowu zmierzyć z tym, że trzeba znowu unikać pewnych rzeczy, wymyślać jakieś strategie. Takie ciągłe eksponowanie na trudną relację jest dla kotów bardzo trudne. Także ja często stosuję w takiej terapii behawioralnej to, że daję kotom albo na początku nawet dłuższy czas rozdzielenia, żeby mogły dojść do siebie, czasem nawet tydzień czy dwa, a z drugiej strony daję kotom, jeżeli to nie jest aż taki problem, na przykład jak mamy kota młodszego i starszego, to na przykład rozdzielam młodszego i starszego i z młodszym na przykład proponuję, żeby opiekun wprowadził mu jakieś wzbogacenie, a starszy niech w tym czasie śpi. I nawet jeżeli na początku jest tak, że młodszy dobija się do starszego, starszy nie do końca wie, co ma z tym zrobić, to jesteśmy w stanie to rozładować, na przykład dając starszemu matę węchową, żeby się wyciszył i on za chwilę zasypia. I ten rytuał bardzo ładnie kotom wchodzi. Także czasem wy musicie być tym rozumem, który za koty pomyśli i pobudzenie zastąpi na chwilę jakimś zajęciem. To są dwa filmy, które bardzo bym chciała, żebyście zobaczyli, ale muszę je dodać. Chcę, że Karolina wam podrzuca linki. Dziękuję ci bardzo, Karo. Czekajcie. W zasadzie jakby pierwszy wiemy, film, że Kira opanowała większą część mieszkania. Które da. Mija ma jakieś tam swoje... Co się dzieje? To są na bardzo małej powierzchni w mieskaniu. Przy czym szerkretka jest kocicą bardzo aktywną. Tam jest bardzo duża różnica temperamentu z tymi kotkami. Ona jest bardzo aktywna, bardzo taka neurotyczna, potrzebująca i zabawy, i stymulacji. I jest druga kotka, która jest spokojna, która potrzebuje
tak, czasu, żeby się otworzyć. Bo może tymi zdjęciami kotami nie ma takiej agresji typowej. Myślę, że to tyle. No, Mia, tutaj ewidentnie zwyczaili się, to z racji niestety, braku innych zachowań dochodzi do bardzo wielu spięć, na pewno zestresowane, które eskalują. Tu już widzicie taki moment, kiedy szyldkretka jest taka pobudzona, a biało-czarna już bardzo zwalnia ruchy, ona już jest taka przygaszona w tym jakby wszystkim. Nie było, Kira dominuje niestety. Próbuje się z tego wycofać, teraz następuje zaczajenie się, szybko chodzi, tak. Jest takie ciągłe gnębienie tego drugiego kota. No właśnie, jest próba zachęcenia mi do zabawy. Słychać głosy z filmu i moje głosy, przepraszam was najmocniej. Chętna do tego. To ja was proszę, byście posłuchali głosu z filmu. No tak, dzisiaj jest jakiś taki dzień, że... Oj. Że dzisiaj niestety jest bardziej troszkę ospała. No i w zasadzie ona najbardziej lubi, myślę, spać. No i właśnie zaczyna się jej zabieg. I tutaj właśnie pada to, że ta kotka już jest taka właśnie ospała, ona unika, ona się wyłącza, ona tutaj pada takie stwierdzenie, że to zaczyna swój zabieg. Ona już zaczyna tak wchodzić w takie zachowanie obsesyjne, ocierać się o rolety, powodując wyłysienia. I to jest przypadek kotów, gdzie zmiany terytorialne, wprowadzenie właśnie wzbogaceń, wprowadzenie dodatkowych aktywności, wprowadzenie uczenia sztuczek, zabawek interaktywnych dla tego kota bardziej aktywnego dało nam piękny rezultat. Już wam pokażę. Teraz posłuchajcie też. No i pani Kasiu, to jest coś dziwnego, bo Kira sobie siedzi, a Mia się nie krępuje, tylko się bawi. I co dziwne, Kira jej nie zaczepia, ani nie próbuje jej odebrać zabawki. Tylko sobie grzecznie. O, dzień dobry, dzień dobry. Już odbyła 15 minut. Kira odbyła 15 minut zabawy z łowcą. Trochę tu jeszcze pohasała za żyłką, ale głównie teraz bawi się Mia. Tutaj opiekunowie włożyli ogromną pracę w to, żeby wyrównać te różnice temperamentu, wziąć na siebie dużą część, ale też osobno bawiąc się z Miją, czyli z tą wycofaną kotką, wzmocnić jej pewność siebie, też poprawić jej stan emocjonalny, co dało naprawdę fajny efekt. Natomiast tak jak pamiętam ten przypadek sprzed wielu, wielu lat, to... teraz nie ma krępacji. To jakby wycofywaliśmy interwencję opiekunów, no to jakby niestety problemy wracały. Także tutaj ciągłe zarządzanie tymi kotami w tych emocjach jest niestety konieczne, jeżeli mamy takie różnice charakterów. Co jeszcze możemy zrobić, żeby kotom ułatwić? Co jeszcze do tego naszego, tak powiem, woreczka z narzędziami możemy wrzucić? Pilnujemy tego, żeby grupa miała stałość zapachu. Czyli jeżeli jednego kota zabieramy do weterynarza i on wraca na terytorium, to dajemy mu kilka godzin w odosobnieniu, żeby mógł spokojnie się umyć, dojść do siebie, wrócić do swojego własnego zapachu, zmyć siebie zapach weterynarza, żeby inne koty go rozpoznały, ponieważ naprawdę zdarza się tak, że kot po powrocie z zabiegu nagle zostaje nierozpoznany przez grupę, zaatakowany i zaczyna się bardzo poważny konflikt. Więc staramy się, czy jak jest przeprowadzka, czy remont, żeby ten zapach był dla kotów w jakiś sposób zabierany razem z nimi. Przewidywanie możliwych trudności, czyli jeżeli wiemy, że właśnie szykuje nam się jakiś wyjazd, remont, to staramy się zapobiegać takim eskalacjom stresu, bo wiadomo, że jeżeli mamy zwierzęta nawet z ustabilizowaną sytuacją już relacyjną i wejdzie nam jakiś dodatkowy stresor, to mamy ryzyko, że znowu coś się rykoszetem odbije. Ważne jest to, żeby koty, które mają problemy relacyjne, wszystkie koty, ale z problemami takimi w grupie, często były karmione, jadły dosyta, czyli jadły mokre jedzenie, bądź mięso, surowiznę, i żeby jadły karmy wysokiej jakości. Dlatego, że
uwierzcie mi, zdziwilibyście, jak wiele można, jak można wiele zdziałać tym, że koty przestaną być głodne. Dlatego, że naturalnie koty, nie mieliśmy ci tam czasu dużo powiedzieć, ale naturalnie koty jedzą nawet 10, a nawet więcej razy dziennie, małe posiłki do syta, zjadając ofiary mocno nawodnione, co powoduje, że są w pewien sposób zaspokojone i niesfrustrowane głodem. I teraz, jeżeli mamy sytuację, w której... Ja miałam jakąś taką konsultację, gdzie miałam dwie kotki, które naprawdę żyły w dobrej relacji i... A ja dostałam jako zgłoszenie, jako agresja i filmy z takim naprawdę poważnym gdzieś tam już prześladowaniem jednego kota przez drugiego. Natomiast na konsultacji po prostu wyglądało wszystko ok. Od słowa do słowa okazało się, że wszystko jest ok do momentu, kiedy przychodzi wieczór i koty robią się głodne. Bo jak robią się głodne, to robią się złe, mówiąc bardzo już kolokwialnie. A to wszystko powoduje, że zaczynają się na sobie frustrację rozładowywać. I wprowadzenie większej ilości posiłków, zmiana tych posiłków na syte posiłki spowodowała, że te koty całkowicie wygasiły ten problem. Także też takie czasem niuanse mogą nam zagrać. Tak samo kontrola stanu zdrowia. Jeżeli kota coś boli, jeżeli kota coś swędzi, jeżeli kotu coś przeszkadza, to będzie to rzutowało na relacje bardzo. Także pilnujemy, żeby ten taki poziom, wiecie, tak w tej piramidzie Maslowa, ten poziom bazowy. Jestem wyspany, jestem najedzony, jakby te potrzeby bazowe są zaspokojone, jestem zdrowy i wtedy jesteśmy w stanie pracować na tych wyższych polach, bo jeżeli my mamy kota, który jest sfrustrowany, jest głodny, a do tego się nie wysypia, to my możemy sobie tam rzeźbić behawioralnie na samej górze i nic nam z tego nie wyjdzie. Staramy się maksymalizować pozytywne stany emocjonalne, ograniczyć wydarzenia stresujące, czyli dbamy o ten taki ogólnie pozytywny bilans emocjonalny, bo tak to działa, że mamy większy bufor emocjonalny, że jesteśmy w dobrym nastroju, czyli że wiemy, że na przykład, że nasz kot lubi bardzo pewne formy aktywności, lubi bardzo być wymiziany za łóżkiem codziennie. Jeżeli jesteśmy w stanie to zapewnić, to też będzie rzutowało na relacje, choć może się wydawać nieco odległe od tego wszystkiego. Ważne będzie to, aby opiekun interweniował prawidłowo. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli widzicie, to może gdzieś tam kogoś jakoś uderzyć, jak to powiem tak wprost, ale często opiekunowie żyjący ze swoimi kotami tak naprawdę nie do końca wiedzą, co one czują, co one przeżywają, a to nie wynika ze złej woli, broń Boże, tylko z tego, że my gdzieś w tym pędzie po prostu nawet się nie przyglądamy za bardzo tym kotom. Widzimy, że coś tam się dzieje, często się złościmy na tego kota, który jest tym atakującym i mówimy, że on jest tym złym, a ten drugi jest tym biednym, a tutaj też należy spowiedzieć taką dygresję, że wcale tak nie jest, ponieważ w relacji takiej konfliktowej męczy się zarówno ofiara, jak i atakujący, ponieważ atakujący też nie śpi normalnie, nie je normalnie, tylko ciągle stalkuje, chodzi, kontroluje. To nie jest normalna sytuacja. W stresie są oba koty. I nie chodzi o to, żeby teraz wartościować, chodzi o to, żeby pomóc obu tym kotom i przyjrzeć się, co one właściwie komunikują, co jest dla nich trudne, troszkę zatrzymać się na chwileczkę i przyjrzeć tej relacji. Nigdy nie zakładamy, że koty mają się same dotrzeć w relacji. To jest ogromny błąd, dlatego że jak już Wam powiedziałam, pewne rzeczy się utrwalają, pewne rzeczy się warunkują. Koty, jeżeli osiągają korzyść, a tą korzyścią może być właśnie uzyskanie takiego wyrzutu dopaminy, a uzyskanie też takiej ulgi z zrzucenia pobudzenia w wyniku na przykład pogoni czy blokowania zasobów, to są zachowania, które się utrwalają i utrwalone są dużo trudniejsze do przepracowania później. Także takie zachowania przerywamy, bezwzględnie je przerywamy. Nie dajemy kotom przestrzeni na dotarcie się, tak? Jeżeli jeden kot wpatruje się w drugiego, a ten drugi jest ewidentnie na to odreaguje, przerywamy taką interakcję. Przerywamy zabawy, które przestają być zabawą, tak? Bez oczywiście jakiejś takiej nadmierności. Jeżeli jest tak, że tam koty czasem trochę przegną, a potem wracają do jakichś takich znowu dobrych relacji, no to jasne, że to zostawiamy. To też nie chodzi o to, żeby być takim opiekunem, który po prostu jest helikopterem i tam nad tymi kotami stoi. Natomiast jeżeli widzimy, że jeden kot już zaczyna ewidentnie tracić, jakby jego dobrostan bardzo traci na tej interakcji, to przerywamy. Natomiast samo przerywanie to jest jakby tylko reakcja tu i teraz.
Poza tym zaspokajamy potrzeby. Nie ma dobrej relacji w niezaspokojonych potrzebach u kotów. Czyli jeżeli mamy koty, które mają, nie jedzą w spokoju, nie jedzą wystarczająco często, nie mają możliwości swobodnego korzystania z kuwety, nie mają możliwości odpoczynku w bezpiecznym miejscu, to nie będzie dobrej relacji. Więc my staramy się jakby z pewnym, jeżeli pracujemy z konfliktem, to staramy się trochę wyjść przed szereg i nawet zaproponować nawet czasem troszkę więcej, ale bez jakby też takiego ciągłego narzucania się kotu, nie? Czyli szukamy jakiegoś balansu. Czasem koty wymagają tego narzucania rutyny dnia, tego, żeby nie pozostawić im przestrzeni na głupoty. Czyli że jest posiłek, po posiłku jest jakiś enrichment, potem na przykład rozdzielamy, z jednym się bawimy, albo dajemy mu na przykład zabawkę węchową, albo jakąś łamigłówkę. Ja naprawdę nie jestem typem behawiorysty, który powie wam, rzućcie pracę, zajmijcie się kotami, bo ja sama mam zwierzęta, mam też dzieci i jakby wiem, że no, życie się toczy, a koty są. Natomiast czasem to wystarczy 10 minut, 15 dziennie, żeby troszkę prowadzić jakieś urozmaicenie, coś się zadziało, prowadzić aktywne karmienie i od razu koty są bardziej zagospodarowane. To, co warto też wprowadzać, jeżeli chodzi o prawidłowe interwencje opiekuna, to będą wzmocnienia zachowań pożądanych. Jeżeli koty spokojnie przyjdą do opiekuna i będą w pobliżu, można podać im dodatkowo smaczka za to, że spokojnie są obok nas. Można też prowokować takie sytuacje na etapie pracy. Często na przykład robimy coś takiego, ja często robię takie ćwiczenie, że jak mamy masło albo jakieś paszty, które koty bardzo lubią, mięsny, i na jeden palec, na drugi palec i najpierw na duży dystans, potem na troszeczkę mniejszy dystans, ale nie po to, żeby koty na siłę do siebie zbliżać, tylko żeby one się żeby były nagradzane za spokojne zachowanie na tym etapie, na którym są już na to gotowe, bo ja chcę mieć koty w dobrych emocjach, a nie w złych emocjach, nie? Możecie się wspierać, jeżeli mamy sytuację taką mocno stresową i widzimy, że koty już jakby wybiły się z takiej swojej stabilności emocjonalnej, to warto sięgać po takie wsparcie suplementacją, feromonami. Ciężko jest przypisać jakby konkretny produkt do konkretnego stanu, na który chcemy wpłynąć, ale możemy stabilizować nastrój. Nagranie jest dostępne, powtórzę jeszcze raz. Możemy stabilizować nastrój poprzez użycie różnego rodzaju suplementacji. Możemy wprowadzać feromony. Możemy wprowadzać feromony zarówno frakcji policzkowej, jak i feromony listwy mlecznej. Możemy wprowadzać substancje, które będą ułatwiały kotu relaksację, uspokojenie się, wyspanie się. Możemy wprowadzać alfa-okazazepinę, która fajnie nam zadziała na redukcję poziomu lęku. Natomiast miałam na początku taki slajd, który podawał konkretne preparaty, ale ja już nie będę tego robić, bo to jest błędne. Zachęcam was, jeżeli wprowadzacie suplementację, feromonoterapię, a zazwyczaj zachęcam, żeby wprowadzać je łącznie, to żeby zapytać się behawiorysty, albo tak jak my jesteśmy sklepem takim prowadzonym przez specjalistów, jakie feromony, jakie produkty dobrać do mojej konkretnej sytuacji. Jeżeli piszecie, o CBD zaraz powiem, jeżeli piszecie do nas, do PetSmile, to jeżeli to będą tematy kocie, to na pewno ja na niej spojrzę i ja wam odpiszę, jaki preparat na moim zdaniem należałoby wprowadzić. Ale znowu, nie czarujcie się, sam preparat nie załatwi problemu. On jest tylko wsparciem, jeżeli mamy zwierzę wytrącone z takiej normy emocjonalnej. Z CBD, moim zdaniem, w przypadku konfliktów ja nie widzę celowanego użycia CBD. Jeżeli bym miała sytuację, w której mamy zwierzęta z jakimś problemem, nie wiem, bólowym dodatkowo wspomagająco, czy jakimś problemem silnie lękowym, to rzeczywiście czasami możemy wykorzystać CBD, ale ono będzie, na pewno nie jest to produkt pierwszego wyboru. Ja mam z CBD dosyć duży problem, jeżeli chodzi o koty, ponieważ większość kotów nie znosi CBD, smaku. I jest, jakby tutaj wchodzimy już w temat dygresyjny, a patrzę na zegarek, która jest godzina i wiem, że już długo do was mówię, a jeszcze mam dużo materiału, to CBD wymaga zawsze analizy, czy będzie korzystniej je podać pomimo stresu związanego z tym, że jest niesmaczne i z podaniem. Chyba, że mamy kota, który po prostu to lubi, ale to jest rzadkość. I przy każdym preparacie będzie, słuchajcie, też tak, że możemy mieć najpiękniejszy skład. Ale jeżeli podanie tego preparatu będzie wymagało złapania kota, wprowadzenia go w ogromny stres, to często się okaże, że to, co my wyrównamy tym preparatem, nie będzie warte tego stresu, który spowodujemy. Stąd zawsze ja radzę, żeby suplementy dobierać jednak indywidualnie. Feromony, tu jest łatwiejsza sprawa, bo jedno nie wymagają podania gdzieś tam doustnie, wymagają włączenia do kontaktu albo założenia obroży. Jakby przy Feliway Optimum się sprawdza bardzo fajnie, bo tam jest mieszanka tych dwóch feromonów. Tutaj możemy troszkę więcej poszaleć. Trudniej jest zaszkodzić w
Kaliwayem czy innym odpowiednikiem. Przy suplementacji już raczej staramy się celować. Także zachęcam do kontaktu, jeżeli potrzebujecie takiego pomocy, ale też mówię otwarcie i wprost, to nie jest złoty środek, nie osiągniecie niczego wprowadzając same preparaty, to wymaga też jakby dodatkowej pracy. Przy kotach, które mają problemy relacyjne, w ogóle przy grupach kotów, nawet nie mających problemów relacyjnych, zawsze ostrożnie z kocimiętką i walerianą. To są tak zwane atraktanty, pobudzacze, podobnie będzie działał matatabi. Słuchajcie, to są wszystko substancje, które odhamowują behawioralnie. One powodują, że kot nam się turla, jest cały uchachany. Jakby to jest wszystko super, bo to bardzo kota ładnie relaksuje, pomaga mu zrzucić stres. I to są bardzo fajne narzędzia, ale nie powinno się z nich korzystać na polu grupy. Czyli jeżeli chcemy dać kotu kocimiętkę, to zróbmy to w ten sposób, że pobawmy się z nim, dajmy mu jakąś zabawkę na jedzenie, a na koniec trochę kocimiętki. On po prostu wyjdzie jak ze spa behawioralnego, ale niech to będzie w odosobnieniu. Bo jeżeli będziemy mieli kilka kotów, nawet w zgranej grupie, bardzo łatwo atak, jeżeli dojdzie duże odhamowanie behawioralne, to nawet koty w dobrych relacjach są w stanie wejść w konflikt z powodu właśnie takiego no, odurzenia trochę, tak? Że fajne substancje fajnie wpływają na koty w stresie. Waleriany akurat ja nie lubię, ale kocimiętkę czy matatabi bardziej, waleriana bardzo pobudza, ale na przykład kocimiętka fajnie się sprawdza w terapii behawioralnej, też artykuł o kocimiętce Wam polecam. Po kocimiętce atakuje. Tak, są takie koty, które po kocimiętce po prostu mają odlot. Stąd jeżeli... dlatego właśnie kocimiętki zawsze wprowadzamy jeden na jeden z kotem. Nie wprowadzamy u grupy. Są też koty, którym w ogóle tych substancji nie należy podawać, ponieważ za mocno na nie działają i tracą nad sobą panowanie. Także ten taki slajd ostrożnie z... Jeżeli chodzi o farmakoterapię, to uważam, że nie jest to slajd, na którym należałoby o tym... Znaczy nie jest to webinar, na którym należałoby to poruszać szeroko. Jak najbardziej widzę zasadność farmakoterapii, terapii behawioralnej kotów w konflikcie, w trudnościach relacyjnych, zwłaszcza jeżeli jest to długotrwałe i bardzo utrwalone i potrzebujemy pola do tego, żeby w ogóle pojawiły się dobre emocje i żebyśmy mogli jakkolwiek z takimi kotami pracować. Nie należy farmakoterapii traktować jako zła, należy traktować jako narzędzie odpowiednie dla różnych sytuacji, natomiast wprowadzanie farmakoterapii albo z behawiorystą we współpracy z weterynarzem, albo z weterynarzem, który naprawdę siedzi w tematach behawioralnych, ponieważ to są niełatwe tematy, czasami dające naprawdę, czasami będące takim totalnym game changerem, że bez nich nie ruszymy, prowadzimy je na jakiś czas, potem wycofujemy, ale jest to już narzędzie do użycia we współpracy ze specjalistą. Narzędziem, które stosujemy czasem, ale też jakby z pewnym wyczuciem, to jest, jeżeli mamy bardzo poważny konflikt albo łączenie, które ewidentnie nie poszło i dochodzi codziennie do jakichś poważnych scysji, jest też jakimś pomysłem odizolowanie kotów i ponowne prawidłowe ich połączenie. Ma to na celu to jakby nie wyzeruje nam stanu pamięci tych kotów, tak? I nie spowoduje, że one wejdą w tą sytuację jak tabula rasa. Natomiast spowoduje nam to, że takie koty będą miały szansę na przy izolacji przynajmniej kilkudniowej, na to, żeby wrócić do poziomu normalnego pobudzenia układu nerwowo-nerwowego, do zmetabolizowania się adrenaliny, kortyzolu i wszystkich innych neurotransmiterów i hormonów, które się pojawiają w stresie, w pobudzeniu i ułatwi nam to ponowne wejście w sytuację, tym razem już zrobione zgodnie ze sztuką, czyli tak jak sobie potem powiemy. Czasem, i to jest coś, co każdy się tego zawsze bardzo boi, kiedy rozmawiamy o problemach relacyjnych, czasem jest zasadne zmienienie składu grupy, czyli oddanie któregoś z kotów do innego domu, poszukanie dla niego innego domu, ponieważ tak jak powiedziałam, czasem choćbyście stanęli na rzęsach, behawiorysta zrobił wszystko, nie przeskoczycie tego, że są koty, które się nie nadają do funkcjonowania w grupie, są koty, które funkcjonują dobrze z jednym kotem, ale z drugim nie, są koty, które na małym terytorium w ogóle nie są w stanie sobie poradzić z dzieleniem się zasobami, są koty, które mają tak niskie kompetencje społeczne, że pomimo, żeby chciały, to nie potrafią. To nie jest na pewno większość przypadków, ale zdarzają się takie przypadki i one są trudne dla opiekuna, ale z mojego doświadczenia zawsze przynoszą w pewnym momencie ulgę każdej stronie, bo
Tak jak będziemy w przyłączeniu, nie można łączyć w nieskończoność, nie można próbować w nieskończoność, ponieważ jeżeli mamy chroniczny stres i próbujemy i nie idzie, albo jedynym sposobem na to, żeby koty nie były w chronicznym stresie, jest farmakoterapia długotrwała, czyli ponad półroczna, to jest to wskazanie do tego, żeby szukać rozwiązania w zmianie składu grupy. Natomiast to są już takie sytuacje, które no, warto po prostu skonsultować z behawiorystą, bo ja wielokrotnie miałam takie sytuacje, że opiekun podejrzewał, że ja zalecę zmianę, jakby oddanie jednego z kotów, a udawało nam się to ułożyć. Jak mieliście na początku przykład tego, jedna z par, którą pokazywałam, to był Jasi Leon, taki rudy i czarny kocurek, o tym, który mówiłam, że siedzi na ekspresie do kawy, to są koty, które po tygodniu już funkcjonowały naprawdę dobrze, a opiekunka była przekonana, że nic nie da się zrobić. Także czasem naprawdę wprowadzenie tych zmian daje bardzo szybki efekt. To jest w ogóle, to jest znowu taka maleńka dygresja. Ja pracowałam kiedyś z psami, później pracowałam już i z psami, i z kotami, potem tylko z kotami. To, co jest fantastyczne, a z drugiej strony straszne w pracy behawioralnej z kotami, to jest to, że koty tak bardzo zależą od swojego środowiska, przez to, że są też niewychodzące, że to środowisko jest jakby źródłem bardzo wielu, jakby zaspokajania bardzo wielu ich obszarów potrzeb, to nam się czasem udaje osiągnąć bardzo szybko, bardzo duże rezultaty, a czasem jest tak, że po prostu nie, i to jest super, a czasem jest tak, że nie przekroczymy pewnej granicy, którą nam daje fakt, że nie możemy przekroczyć środowiska. I to jest strasznie frustrujące. Natomiast jeżeli jeszcze nie wykonaliście pewnych zabiegów związanych z jakby zarządzaniem kotów na terytorium, w środowisku, jakby ingerencji w to środowisko, to macie jeszcze naprawdę duże pole do działania. Zaraz przejdziemy sobie do wprowadzania. Powiedzcie mi, czy macie jakieś, na pewno macie jakieś pytania do tej części i tu dużo. Ja już oczywiście, że jestem po czasie. Ja sobie zerknę wstecz na pytania i zaraz polecimy dalej. Od razu wam chciałam powiedzieć, że nie odniosę się do pytań, gdzie jest pytanie o bardzo konkretną relację konkretnych kotów, bo nie damy rady. Jeżeli byście chcieli, bo widzę, że ten temat bardzo was interesuje, widzę, jak bardzo was dużo tutaj jest, to możemy się umówić na przykład na jakiś taki Q&A, po prostu spotkanie, gdzie popytamy sobie i poodpowiadamy jako kontynuację tego webinaru na przykład za miesiąc, nie ma sprawy, bardzo chętnie, a dzisiaj będę starała się raczej odnosić do takich tematów, które są ogólnie dla większości ciekawe. To jest ciekawe, myślę, żeby do tego się odnieść. Mam trzy kotki, ta trzecia jest u mnie 4 miesiące. Przez dzień jest ok, nawet się powąchają, a o godzinie 4 rano ta trzecia kotka zaczyna gonić rezydenta, a rezydent zaczyna syczyć. Bardzo wam polecam obejrzenie, jeżeli nie widzieliście takiego drugiego webinaru mojego, jak dogadać się z kotem, bo ja tam dużo mówiłam o rytmach dobowych kota i o aktywności w ciągu doby, która się zmienia u kotów, w takich pikach aktywnościowych. Rzeczywiście, jak będziemy mówić zaraz o łączeniu, to będę wam zwracać uwagę na to, że warto wybierać odpowiednie momenty w ciągu dnia i w ciągu aktywności kociej. Często jest tak, że koty, kiedy są na takim niższym poziomie aktywności, dają radę ze sobą funkcjonować, a potem przychodzi taka duża potrzeba aktywności, często właśnie wcześnie rano albo późno wieczorem i zaczyna się szukanie zajęcia i zaczyna się gonienie. Na to bardzo często rozwiązaniem jest to, żeby się odpowiednio pobawić w prawidłowy sposób wieczorem z kotami i zapewnić im syte posiłki na noc. Tutaj dużo zależy też od tego, w jakim wieku są te koty. A jeżeli to nie pomaga, to rozdzielać je, dlatego że każda ta pogoń będzie powodowała kolejną, będzie przybliżała kolejną pogoń, czyli przerwanie tego zachowania też będzie miało tutaj duże znaczenie. Natomiast po to wywołałam ten komentarz, żeby was uczulić na to, że czasem rzeczywiście będzie tak, że jakaś pora będzie kłopotliwa. I tutaj może być to na przykład, że koty są głodne już o 4 rano i są sfrustrowane, więc zaczynają się gonić. Może być tak, że są nie miały odpowiednio dużo aktywności wieczorem, więc zaczynają się gonić. Jakby mogą być różne przyczyny, ale na pewno warto się temu przyjrzeć i spróbować zareagować na poziomie bazowych potrzeb, bo bardzo możliwe, że ich niezaspokojenie prowadzi do tego, że pojawia się frustracja. U kotów w ogóle frustracja jest emocją bardzo silną i często się pojawiającą i bardzo szybko prowadzącą do konfliktu. Tu jest pytanie, jak rozdzielać koty przy jedzeniu, przy stałym dostępie do pokarmu. Czy oddzielne miejsca przy podaniu posiłku, a potem przez następne kilka godzin możliwość dania z innych miejsc są ok? Są ok. Ważne jest, żeby ten pierwszy głód był zaspokojony osobno. Tak samo jak na przykład używamy zabawek na jedzenie, to też używamy iluś takich punktów, takich stacji, ja się śmieję, takich stacji rozłożonych w różnych miejscach. Koty raczej będą podchodziły do nich osobno i będą się starały unikać siebie w tym wszystkim. Także ważne jest to, że jeżeli tych misek zostaje ileś, podejrzewam, że tam po prostu zostaje niedojedzone jakieś mokre jedzenie,
to mogą sobie później pójść i podjadać. Ważne jest dla nas, żeby w tym pierwszym momencie takiego ekscytacji posiłkiem, przy nakładaniu, przy tym pierwszym takim zaspokojeniu głodu, koty były rozdzielone i były osobne. Czekajcie, to ukryję, przepraszam. To jest komentarz, cześć w ogóle, jest komentarz opiekunki mi i Kiry z tamtego filmiku. Tak, to było naprawdę wyzwanie, że daliście radę z tymi kotami, a też pamiętasz, jaka tam była ogromna zmiana pod wpływem waszej pracy. Także tutaj szapoba. Stres i stres w czasie przeprowadzki to niestety nie jest temat na dziś, więc wybacz, Iza, ale się nie odniosę. Pomyślę zaraz, czy gdzieś mam jakieś materiały, żeby ci podpowiedzieć, gdzie cię odesłać. Tak, to jest taka klasyczna sytuacja, że po powrocie od weterynarza, po zabiegu kot może być nierozpoznany albo jego zapach może spowodować lęk u innych kotów, bo jest kojarzony z weterynarzem. Dodatkowo koty wydzielają feromony alarmowe, kiedy czują się zaniepokojone. Bardzo dobrą praktyką jest, jeżeli wracamy z jakiegoś miejsca, a zwłaszcza od weterynarza, odosobnienie kotów na kilka, kilkanaście godzin, żeby mogły spokojnie odpocząć, umyć się, zmyć z siebie ten zapach, przejąć znowu częściowo zapach domu i dopiero wtedy koty wypuszczać, bo naprawdę takie sytuacje zdarzają się zaskakująco często. Jeszcze takie pytanie i przejdziemy dalej. Nie wiem, że jeszcze, zdziwiona jestem, że jeszcze macie siłę, no ale jak jesteście tacy dzielni, to lećmy. To jest ciekawy temat. Młodszego kota adoptowaliśmy w wieku 6 tygodni. Ma odruch ssania, ciumkania, czyli takiego, no pewnie wiecie, jakie zachowanie chodzi. W początku wybierał różne miejsca, w tej chwili upodobał sobie szyję, wręcz wgryza się w szyję starszej kotki. Czy w tym przypadku jego zachowanie to agresja? Czy należałoby go uczyć tego zachowania? To nie jest agresja, to jest zachowanie przeniesione, zachowanie komfortowe, które on wykonuje, żeby się wyciszyć i uspokoić. To, czy należy to jakby to przerywać, zależy od tego, jak reaguje na to drugi kot i czy to zachowanie się nasila. Jeżeli to zachowanie się nasila i na przykład powoduje jakieś zranienia u drugiego kota, czy jakieś wyłysienia, czy jakąś frustrację u tego drugiego kota, czy na przykład jakieś zakłaczanie się u tego pierwszego kota, jakiekolwiek negatywne konsekwencje, to moim zdaniem to jest zachowanie, które należałoby albo przerywać i przekierowywać na przykład na jakiś bezpieczny kocyk, na jakiś obiekt, albo w ogóle spróbować je wyeliminować. Pytanie, tylko że takimi rzeczami trzeba postępować ostrożnie, bo jeżeli, bo nie chcemy doprowadzić do tego, żeby powstała frustracja, na przykład przekierowana później na samego siebie i na przykład na pielęgnację siebie nadmierną, nie? Natomiast w takich przypadkach to na pewno nie jest agresja, bo tam nie ma jakby intencji zrobienia krzywdy, ale może to być zachowanie szkodliwe dla drugiego kota, więc jakby ocena skutków, jeżeli to zachowanie nabiera na sile, to też należy interweniować. Ale jeżeli zdarza się od czasu do czasu i kotom nie przeszkadza, to ja bym z tym wiele nie robiła. Dobra, idę dalej. Może pojawiło się. Ostatni jeszcze tylko. Jak podchodzi do tematu kastracji? Nie, zawsze w kastadzie lepiej wyciąć. Po pierwsze dlatego, że masz duże ryzyko znakowania terenu, po drugie dlatego, że ryzyko konfliktów jest większe. Wiek jest do ustalenia z weterynarzem w zależności od dojrzałości kota i też podejścia weterynarza do tematu, bo tutaj wchodzimy na grząski grunt wczesnych i późnych kastracji. Natomiast jakby tak, zdecydowanie kastracja u kotów jest zalecana też również ze względu na relacje w grupie. Ale generalnie jakby ja zakładam, że mówimy tutaj o kotach, jak mówię o różnych rzeczach, to mówię o kotach kastrowanych. Dobra, muszę lecieć dalej, chociaż pytania zadajecie bardzo ciekawie, także jak mówię, jeżeli będzie taka, że tak powiem, wola wśród was, to możemy się umówić na jakieś takie spotkanie typowo pytaniowe. Tymczasem ja sobie naleję wody. Gosia pyta, czy przerywać konflikty między kotami? Tak, przerywać. Już. Jak prowadzić do domu nowego kota?
To jest część, jeżeli macie siłę, a nawet nie planujecie wprowadzać tutora, pewnie też da Wam różne ciekawe rzeczy związane z relacjami w Waszej grupie. Natomiast jeżeli nie, to też zachęcam do tego, żeby po prostu obejrzeć sobie to później. Jak prowadzić to kota do domu? Pierwsze pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, to czy koty potrzebują towarzystwa? I to jest pytanie, które sobie bardzo wielu opiekunów zadaje. I też widziałam je w komentarzach do mojego postu pod w wydarzeniu webinarowym. A mianowicie, czy... Tam był taki post, który zapamiętałam, że ktoś ma Maine Coona młodego, takiego bardzo, bardzo aktywnego, ciągle szukającego kontaktu i zastanawianie się, czy wprowadzenie mu drugiego kota jest dobrym pomysłem. Słuchajcie, to jest tak, że należałoby odpowiedzieć, to zależy. Bo są koty, które rzeczywiście będą traciły na tym, że nie mają kociego towarzysza. I to są koty, które mają zazwyczaj wysokie kompetencje społeczne, były na przykład długo w hodowli, albo długo z grupą rodzinną, albo na przykład były długo w domu tymczasowym, które dobrze się dogadywały z innymi kotami i jakby faktycznie potrafią czerpać z tej relacji. Na pewno drugi kot będzie wtedy dla nich bardzo wzbogacający i życie z drugim kotem jest ciekawsze. Natomiast musimy sobie powiedzieć zupełnie szczerze, że z mojego doświadczenia, jeżeli łączymy koty, to mamy jakiś odsetek kotów, które po prostu będą fantastycznie relacje, będą wyglądać jak ta na tym pierwszym zdjęciu, spać razem i po prostu przypadną sobie super do gustu. Mamy jakiś drugi margines, który będzie żył w konflikcie i się nigdy nie dogada i środek, który będzie jako tako się dogadywał. I jeżeli waszą motywacją do tego, żeby wziąć drugiego kota, jest to, żeby uszczęśliwić tego pierwszego, to poza takimi wyjątkami kotów bardzo społecznych, o których wiemy, że one po prostu bardzo lubią inne koty, bo takie koty się naprawdę zdarzają, to ja bym w to nie szła. Dlatego, że naprawdę jesteśmy w stanie, korzystając znowu z tej wiedzy o tym, że koty mogą żyć zarówno w pojedynkę, jak i w grupie, czyli jakby posiadanie towarzystwa własnego gatunku nie jest dla większości kotów elementem stanowiącym dobrostanie, my odpowiednim, jakby odpowiednią formą opieki nad kotem jesteśmy w stanie bez problemu zaspokoić kocie potrzeby, także potrzeby socjalne. Stąd, jeżeli to jest wasza motywacja, to ja bym się zastanawiała, bo można sobie napytać biedy. I oczywiście jakby zawsze decyzja jest opiekuna, natomiast nie jest tak, że kot żyjący w pojedynkę nie może być szczęśliwy, jak najbardziej może być szczęśliwy, a wiemy o tym, że im więcej kotów, tym więcej konfliktów, tym więcej trudności. Zdziwilibyście, jak często ja słyszę takie zdanie, kiedy są na przykład dwa koty w domu i się względnie dobrze dogadują i na przykład jeden wyprowadza się z którymś opiekunem albo umiera i nagle mówią, jak on odżył ten pierwszy, jak on teraz korzysta z życia, tu leży, tu przychodzi, tu się mizia. Kot nie, poza pewnym odsetkiem niewielkim, nie potrzebuje bezwzględnie drugiego kota do towarzystwa. Może na tym korzystać, może budować dobre relacje, ale nie uznałabym tego za argument do dokocenia. Jeżeli chcemy wybrać kota do dokocenia, to takie ogólne wskazówki z mojej strony. Po pierwsze, stawiamy na podobieństwa. Nie ma czegoś takiego, że różnice się przyciągają, odmienne charaktery. Nigdy nie mamy gwarancji, że koty się zgrają charakterami. Będzie kot, który z kotem A się dogada super, a z kotem B nie. I niestety, ale to nie jest takie proste do przewidzenia, jak to ma się, jak to mamy zrealizować. Natomiast jeżeli chcemy maksymalizować swoją szansę na sukces, to idziemy w podobieństwa. Koty w podobnym poziomie aktywności, o podobnym wieku, mają większą szansę się dogadać niż koty będące przeciwieństwami. Unikamy łączenia młodych kotów z seniorami. Strategia pod tytułem jak przyjdzie kociak, to ten się ożywi, bardzo rzadko się sprawdza, zazwyczaj powoduje ogromną frustrację. Młody ma full energii, ciągle chciał się bawić, skacze po tym seniorze. To nie jest najlepszy pomysł na łączenie. Jeżeli chcemy rzeczywiście połączyć bardzo spokojnego bądź starszego kota, a chcemy wziąć kociaka z jakiegoś powodu, to idealnie jest wziąć dwa. Dlatego, że one będą się ze sobą bawić, one będą ze sobą realizować tą potrzebę takiego szalonej aktywności, gonienia się i tak dalej, a ten senior będzie miał trochę spokoju. Także jeżeli już chcemy łączyć młodego kociaka z kotem starszym, stabilnym, takim spokojnym,
to bierzmy dwa małe kocięta, bo to naprawdę jest rozsądniejsze i wprowadźmy wiele z tych technik związanych z czasowym dzieleniem, z tym zapewnianiem mu odpoczynku, dbaniem o wyrównywanie tych poziomów energetycznych kotów, żeby to jakoś nam w systemie wszystko się spajało. Myśląc o dokoceniu, warto brać pod uwagę koty z domów tymczasowych lub być dla kota domem tymczasowym, bo możemy, będąc domem tymczasowym, możemy dużo dobrego zrobić przy okazji, a biorąc domu tymczasowego, bierzemy kota, o którym już coś wiemy. Wiemy, jaki on ma charakter, wiemy, jak sobie radzi w relacjach z innymi kotami, często tam miał okazję poćwiczyć swoje kompetencje społeczne, wiemy, na co się szykujemy i mamy też taką furtkę, że jak nie wyjdzie, to będzie miał dokąd wrócić. A trzeba, zawsze przy łączeniu kotów, trzeba mieć w głowie tą furtkę, że może nie wyjść. Naprawdę. Nie wiem, czy są jakieś badania na temat tego, jak często nie wychodzi, ale czasami po prostu nie wychodzi. I dobrze jest mieć taką furtkę. Jest ważne, żeby to w miarę możliwości dowiadywać się, jakie kompetencje społeczne ma kot, którego planujemy adoptować. Jeżeli weźmiemy kota, który ma bardzo nikłe kompetencje społeczne z racji swojej przeszłości, to będzie nam po prostu trudniej. To nie jest tak, że to się na pewno nie uda, natomiast na pewno będzie nam trudniej. Więc moja taka rada, że ja wiem, że czasem po prostu kot się trafia i trzeba sobie radzić, ale jeżeli wybieracie, to wybierajcie rozumem, nie wybierajcie sercem. W sensie niech serduszko zabije, ale rozum też to, tak powiem, przypieczętuje, tak? Że niech to będzie para dobrana w miarę na zasadzie podobieństw, niech to będzie dobrany kot, który ma doświadczenie jakieś społeczne, a jeżeli nie, to miejmy taką świadomość tego, w co się pakujemy, żeby potem nie było frustracji i zdziwienia. I mierzmy też siłę na zamiary, tak? Jakby fajnie zratować świat, ale nie ma nic fajnego w tym, że ma się w domu dużo kotów, które są nieszczęśliwe ze sobą i teoretycznie wszystkie mają zapewniony dom, tylko że żyją w chronicznym stresie. To są bardzo trudne tematy, ponieważ z jednej strony mamy nadmiar kotów i wiadomo, że staramy się pomóc jak największej ilości kotów, natomiast to dobro rezydenta musi być w tym wszystkim brane pod uwagę, a to nie jest tak, że możemy ładować tych kotów, ile wylezie do domu. One naprawdę... Jest pewien limit, dla jednego kota to będzie jeden kot, dla jakiejś grupy to będzie cztery. Jak mamy cztery stabilne koty w grupie, nie pakujmy się w piątego, naprawdę. Bo naprawdę to nie jest tak, że kolejny zostanie przyjęty tak łatwo. Trzeba to robić naprawdę w bardzo dużym rozsądku, bo można sobie po prostu bardzo zepsuć grupę, a szkoda. Decydując się na dokocenie, warto urealnić swoje oczekiwania. To, co mówiłam, mała część to będą koty, które zaczną mieć relacje jak z Instagrama, większość to będą koty, które będą się po prostu tolerowały raz lepiej, raz gorzej. Część będzie nie do wyprowadzenia z konfliktu i będzie wymagała zmiany domu. Jak się przygotować do takiego dokocenia? Po pierwsze, dostosowujemy terytorium do nowych wymagań. Tak? O tym, jak dostosować terytorium, już wiecie. Szukujemy też jedno pomieszczenie dla kota, który przyjdzie, ponieważ wprowadzamy koty zgodnie z tą mantrą, że koty do nowej grupy dołączają stopniowo, nie robią tego z marszu, wymagają powolnej ekspozycji, tak, to co wiemy o społecznych zachowaniach kotów, więc tutaj również robimy to w ten sposób, że wyznaczamy jakieś miejsce, jakiś pokój, który będzie początkowo pokojem tego nowego kota i pomału będziemy eksponować go na kontakt z kotem bądź kotami rezydentami. Wykonujemy badania kontrolne swoim kotom. To jest zasada, której warto przestrzegać, dlatego że pamiętajcie, że wprowadzenie nowego kota to jest stres, a stres nam pokaże wszystkie choroby, więc jeżeli mamy dużą zmianę, czy to będzie przeprowadzka, czy to będzie właśnie dokocenie, a nie robiliśmy niedawno badań, to zróbmy kotom badania kontrolne. Jakie badania, jak często wykonywać, też jest artykuł w poradniku, tutaj już absolutnie nie mój, tylko pani doktor Dominiki, która mówi, jakie badania należałoby wykonać. Uzupełnimy szczepienia od robaczenia, żebyśmy mieli tutaj czystą kartę. Sprawdzamy też w miarę możliwości stan zdrowia kota, którego chcemy przyjąć do stada. Jeżeli nie ma takiej możliwości, pilnujemy kwarantannę. Pilnujemy też tego, żeby sprawdzić, czy kot nie jest nosicielem chorób zakaźnych. Tak? Wiemy, że koty chorują na bardzo poważne choroby zakaźne, nieuleczalne i zrobienie testu płytkowego FelFIV nie jest bardzo dużym kosztem. A ważne jest to, żeby nie wprowadzać sobie
w sposób niekontrolowany tego typu niespodzianek do domu. Wybieramy spokojny czas. Jeśli mamy taką możliwość, warto zawczasu sprawdzić, jak koty reagują na swój zapach, czyli przekazać jakąś rzecz naszego kota do domu, gdzie jest kot, który ma się u nas pojawić. To nie jest tak, żeby była jasność. To nie jest tak, że pierwsza reakcja, jeżeli będzie intensywna, to włączenie nie pójdzie, natomiast przynajmniej będziemy wiedzieli, na co się możemy szykować. Niektóre koty na zapach obcego kota potrafią zacząć warczeć, syczeć, albo się wystraszyć, usiąść do szafy, to też nie przesądza o tym, że będzie źle. Natomiast może warto wtedy pomyśleć o tym, żeby przed przejściem kota już do nowego domu, na przykład tą ekspozycję na zapach wydłużyć, żeby kot zdążył się schabituować, czyli przyzwyczaić do tego nowego zapachu. Będzie mu łatwiej wtedy po przeniesieniu, gdzie tym zapachem będzie całkowicie otoczony. Jeśli są ku temu wskazania, wiemy, że koty właśnie mają dużą taką intensywną reakcję na zapach innego kota. Wiemy, że mają ze sobą ciężkie przejścia. Wiemy, że szykujemy się na trudne łączenie. Wiemy, że mamy kota lękliwego albo kota w stresie. To wprowadzamy zawczasu odpowiednią farmakoterapię, jeżeli jest takie wskazanie, suplementację, feromony. Także tutaj jakby dobieramy to do sytuacji. I jak zawsze suplementy, feromony z większą łatwością farmaku, tylko z konsultacją specjalisty. I tutaj mój duży apel, żeby nie rezygnować z procedury powolnego wprowadzania kota do domu. Można ją skrócić, nawet do jednego dnia można ją skrócić. Mi się też zdarzyły, kiedyś bym nie powiedziała, że prowadzę kiedyś koty w ciągu jednego dnia na przykład, tak? Zresztą miałam opiekunom, nie, pomału, pomału, pomału. Zdarzały mi się takie koty, które po prostu, ostatnio miałam taką sytuację, tylko tak wam powiem anegdotycznie, że wyadoptowywałyśmy kota tymczasowego, naszego specnej i przyniosłam go do domu, gdzie był już rezydent. I tak jak kiedyś nawet nie robiłam czegoś takiego, żeby pokazać kota kotu, bo zaraz będziemy o tym mówić, czy pokazywać, tak tam rzeczywiście pokazałam tego kota i ten rezydent dosłownie otarł się o transporter i był gotowy przyjąć kolegę. Kolega był trochę onieśmielony, ale wcześniej też miał fajne doświadczenia z kotami. Koty już tego samego dnia naprawdę zaczęły nawiązywać fajną relację. Ale mimo to daliśmy kilka przynajmniej godzin na to, żeby ten kot pojawiający się w nowym domu miał spokojną głowę na to, żeby się po tym domu rozejrzeć, po tym pokoju rozejrzeć, zostawić swój zapach, nim wpadnie w relację. Dlatego zawsze robimy tą procedurę, czyli zaraz powiemy sobie pokoju, jak on wygląda. Przynosimy kota do nowego, do domu, dajemy go do osobnego pokoju, dajemy mu czas na to, żeby oswoił się z tym, gdzie może się w razie czego ukryć, gdzie może się schować, gdzie jest kuweta, gdzie jest miska. I moim zdaniem w prawie każdej sytuacji należy poczekać chociaż kilka dni. Czasem też na potrzeby opiekunów albo mamy wyjątkowo dobrze socjalne koty, możemy to skrócić. Natomiast nie pomijajmy tego, bo jeżeli dojdzie do tego, że na samym starcie koty się pogonią, to będzie pierwsze, co zapamiętają, coś, co im bardzo mocno wejdzie i to się potem strasznie źle odkręca. Długo to trwa. Taki kot, jeżeli będzie miał sytuację, że kot zostanie przegoniony przez rezydenta bądź odwrotnie, w sytuacji, gdzie dojdzie do konfliktu, a jeden z kotów nawet nie zna tego terytorium, nie czuje tam swojego zapachu, nie wie, gdzie może się ukryć, to ten stres jest nieporównywalnie większy, niż jakby doszło do tej samej konfrontacji na terytorium, które oba koty już znają. Także nie pomijamy tej procedury. Mówię, można czasem skrócić, jeżeli koty bardzo się domagają kontaktu ze sobą i widzimy, że tam jest rewelacyjnie, w ogóle mamy takie koty harpagany, ale nie, i to też jakby wprowadzamy ten kontakt i za chwilę go przerywamy, żeby kot mógł znowu wejść w interakcję z otoczeniem. Nie przyspieszamy. Jak powinny wyglądać takie pierwsze godziny dni razem? W pomieszczeniu, w którym chcemy wprowadzić kota nowego, umieszczamy sobie kuwetę, miski, drapaki, drapak, jakieś inne niezbędne akcesoria, typu jakąś budkę, jakieś, jeżeli to jest młody kot aktywny, jakieś zabawki, tak, jakiś tunel. To, co będzie mu potrzebne na ten pierwszy czas, ważne jest to, żeby było tam też miejsce, gdzie można się ukryć, na przykład za sofą, albo za fotelem, albo jakaś szczelina, taka bezpieczna szczelina, nie za mała. I żeby te kluczowe zasoby, czyli miska, kuweta, były możliwie blisko tej kryjówki, żeby jak mamy, zwłaszcza jeżeli wprowadzamy kota, który wiemy, że raczej jest kotem wycofanym, nie jakiegoś tam kociaka, który od razu wyjdzie i powie cześć, jestem tu nowy, tylko takiego, który się pewnie ukryje, żeby było mu łatwo wyjść z tej kryjówki do kuwety, do miski, wtedy nie ryzykujemy też tego, że kot nam nie będzie jadł, nie ryzykujemy też tego, że kot na przykład będzie sikał za łóżkiem od razu na starcie. Absolutnie
Tutaj mówimy teraz o etapie, kiedy rezydent jest gdzie indziej, a my wprowadzamy kota do, no, gdzie indziej w sensie w innym pokoju, a my wprowadzamy kota do pokoju, gdzie jest sam. Wraz z nowym kotem staramy się wprowadzić do tego pokoju znane mu zapachy, znane mu przedmioty z jego zapachem, czyli jakieś przedmioty z poprzedniego domu. Koty swoje terytorium znakują poprzez zapach. I jeżeli przeniesiemy jakieś przedmioty oznaczone feromonami policzkowymi do tego pomieszczenia, to od razu dajemy kotu łatwiej będzie on poczuć się bezpiecznie w tym miejscu. Takiego kota wnosimy w transporterze i co ważne, otwieramy ten transport i tak zostawiamy. Nie wysypujemy kota z transportera, nie wyciągamy kota z transportera, nie zaglądamy, mówimy, no cześć, nie? Tylko czekamy, aż on sam sobie wyjdzie, postawimy ten transporter blisko kryjówki i warto ten transporter zostawić na kilka dni w tym miejscu, bo on często jest taką bazą, do której kot potem jeszcze wraca. Nie narzucamy się z kontaktem, warto sobie usiąść gdzieś obok, zaproponować, poczekać, bo jeżeli to jest kot taki młody, aktywny, można zainicjować mu zabawę. Można podać smakołek, jak do nas wyjdzie, ale to nie jest konieczne. Raczej dajemy kotu przestrzeń, bo to daje kotu poczucie kontroli. I w zależności od tego, jakie emocje towarzyszą temu wszystkiemu, dajemy mu kilkanaście czasem nawet dni spokoju, po to, żeby on mógł zapoznać się z tym terytorium. Mówię, w przypadku bardzo młodych kotów, takich bardzo aktywnych, czasem wystarczy kilka godzin, one już chcą wyjść i zwiedzać świat, a niektóre koty potrzebują naprawdę dłuższego czasu, żeby poczuć się bezpiecznie już w tym obszarze. Tutaj pojawia się pytanie, czy koty powinny się poznać pierwszego dnia, w sensie, czy i tutaj jakby są bardzo różne strategie. Ja sama nie mam tutaj jakby jasnego zdania, dlatego że kiedyś robiłam tak, że nigdy nie pokazywałam jednego kota drugiemu przy wejściu, bo uważałam, że to jest bardzo duży stres dla kota, który jest w transporterze, że jakby, nie wiem, czy stawiamy ten transporter na ziemi i drugi kot może tam zajrzeć, tamten nie może się wycofać. I teraz też raczej tego nie robię. Natomiast w niektórych sytuacjach pokazuję koty sobie, jeżeli wiem, że koty są generalnie takie mniej problemowe. Ale to jest tylko chwila. To jest tylko chwila. Koty i tak, jakby jeżeli nie miałabym pewności, to bym wybrała nie pokazywanie. Koty i tak poczują po zapachu, że ktoś się pojawił. To nie jest tak, że to umknie ich uwadze. Także jeżeli bym nie miała przekonania, że to jakby jest jeden z tych wyjątków, to po prostu bym zrezygnowała z pokazywania sobie kotów pierwszego dnia. Te pierwsze momenty to jest wymiana zapachów i poznawanie terytorium. Gdy nowy kot poczuje się pewnie w swoim pokoju, można zacząć udostępniać mu inne części pomieszczeń i wtedy można też zamieniać rezydenta z nowym kotem pomieszczeniami. To spowoduje, że koty zaczną się wymieniać zapachami i tworzyć taką namiastkę zapachu grupy, ale też zaczną się habituować, czyli przyzwyczajać do tego, że jest zapach drugiego kota. Nie musimy przynosić im pod nos poduszki, nie musimy wcierać w nie swoich zapachów nawzajem, zresztą uważam, że to jest bardzo taka agresywna procedura. Dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu wymienianie kotów pomieszczeniami, na przykład na kilka godzin. To powoduje, że nowy kot może zmapować sobie nowy teren, a z drugiej strony daje tą wymianę zapachów w sposób taki spontaniczny. Też pamiętajcie, że zapachy dyfundują po mieszkaniu, przenoszą się na waszych ubraniach, przenoszą się na przedmiotach. Kot nie będzie od nich odcięty. Koty mają fantastyczny węch i nie dojdzie do sytuacji, w której on nie wyczuje tego drugiego kota. W zależności od tego, jakie emocje wzbudza ta ekspozycja na zapach, tak długo ten etap powinien trwać. W momencie, kiedy koty przestają mocno reagować na taką ekspozycję, to jest etap, żeby wprowadzić jakąś przeźroczystą przegrodę, albo siatkę, albo jakąś pleksi. Coś przez co do bodźców dźwiękowych, które zawsze są, no bo trudno się od nich odciąć, węchowych, które są, dojdzie jeszcze bodziec wizualny. I to jest taki czas, kiedy koty będą w stanie się ze sobą zapoznać, jednocześnie nie mogąc wejść w bezpośrednią interakcję, przegonić się, zrobić sobie krzywdę. Ja taką ekspozycję zaczynam zawsze od czasu leniwego. Czas leniwy to jest dla mnie czas zazwyczaj około godziny popołudniowej, wczesno popołudniowej albo późno porannej, kiedy są koty po jedzeniu, po aktywności. Generalnie to się pokładają i to jest taki fajny czas, żeby na przykład właśnie wtedy odsłonić tą przegrodę i nic nie robimy. Jeżeli jest tak, że kot wchodzi nam bardzo silną reakcję emocjonalną, czyli że kot zaczyna skakać na tą przegrodę, syczeć, warczeć i to się nie uspokaja po chwili, albo drugi kot na to reaguje dużym stresem, to przerywamy od razu. Jeżeli to się uspokaja po chwili, to możemy to pociągnąć do 15, 20, 30 minut i zamykamy, żeby dać kotom odsapnąć po takiej interakcji, tak? Natomiast to jednak wymaga takiej uważnej obserwacji emocji w czasie samego spotkania.
Jeśli łączymy kota z grupą, czyli wprowadzamy nowego kota do grupy, to takie łączenia zaczynamy od osobnika, który ma największą szansę, żeby pójść do gładko. Czyli mamy, jeżeli mamy w naszej grupie jakiegoś kota, który generalnie jest taki easy going i nie ma problemu z tym, żeby wejść w kontakt i raczej nie będzie wchodził w agresję ani w silny lęk, to jego wybieramy na pierwszy ogień, bo mamy szansę na zbudowanie dobrych skojarzeń nowego kota z rezydentami. Jeżeli widok wzajemny nie powoduje już negatywnych emocji, zaraz sobie zobaczycie na filmach mniej więcej, jakie to mogą być sytuacje, to jest to czas, żeby otworzyć przegrodę. Robimy to zawsze wtedy, kiedy koty się widzą, ale z dużej odległości. Nie chcemy sytuacji, że jeden kot nagle będzie zaskoczony, bo drugi kot pojawił się za plecami. Bo to jest sytuacja, która może prowadzić do skrajnych reakcji. Chcemy, żeby koty były świadome tego, że przegroda jest cała otwarta. Natomiast znowu robimy to po zabawie, po jedzeniu, w leniwym czasie. I ja to zazwyczaj robię tak, że po prostu daję garstkę smaczków jednemu, garstkę smaczków drugiemu tak daleko, jak się da. I po prostu odsuwamy. I nie ingerując w to, otwieramy sobie te drzwi. I tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę, jeżeli jeszcze po takim czasie macie trochę uwagi, ale widzę, że twardo jeszcze ponad 200 osób słucha, także ja też twardo staram się jeszcze z sensem opowiadać. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że przy łączeniu i w ogóle przy pracy nad relacjami ważne jest to, żebyście patrzyli na emocje kotów. Bo jakby kluczem w ogóle do sukcesu są emocje. Emocjami, które przy łączeniu pojawiają się najsilniej, będzie to oczywiście albo lęk, albo złość, czyli frustracja, zazwyczaj w formie frustracji, bo tak by różne natężenie tej złości mamy. Ale dobrze przeprowadzone łączenie to jest łączenie, które gdzieś tam dzieje się w podążaniu za kocimi emocjami. Chciałam Wam pokazać kilka filmików. Poczekajcie chwileczkę, bo muszę je sobie wygrzebać. Pierwszy to będzie ten. To jest łączenie dorosłej kocicy, którą widzicie na zdjęciu, z młodym kociakiem, który jest za drzwiami. To jest etap, ona na początku reagowała bardzo źle, to jest etap, kiedy on jest jeszcze w łazience, ona jest w stanie go czuć i widzieć za tą przegrodą. Widzieć to jest duże słowo, no jest w stanie go tam delikatnie zobaczyć. To jest taki moment, kiedy jakby uznaliśmy, że jest gotowość na to, żeby wprowadzić przegrodę przeźroczystą. Ona na początku bardzo się bała, potem wchodziła w ataki. Tutaj o, ona jest w kontakcie z tym bodźcem, ale on nie powoduje tak silnego pobudzenia emocjonalnego, że ona się fiksowała, jest w stanie odejść, wejść w relację z opiekunką. To jest dokładnie ten moment, kiedy możemy sobie przechodzić do następnego etapu. Tu mamy pierwsze kontakty przez przeźroczystą przegrodę. I widzicie bardzo duży lęk po stronie tej kocicy. No to właśnie przegapiłeś, bo idą do siebie. Ona jest na niskich nóżkach, ona jest łóżkami do tyłu, ona jest taka, ona jest zainteresowana, ale przestraszona. Mały nie wie za bardzo, o co chodzi, siedzi i czeka, aż coś się dzieje tam z drugiej strony. Nie sykaj. Pani powiedziała, żeby nie syczała. Syczenie jest sygnałem mówiącym, że obawiam się ciebie, tak? To jest sygnał typowo dystansujący. To jest mieszanka ciekawości z lękiem. Emocje są duże. Na pewno to jeszcze nie jest etap na to, żeby otwierać przegrodę. Mały czuje się dobrze. Mały zazwyczaj czuje się dobrze. Kolejny filmik. Czekajcie. Przegroda daje nam to, że koty mogą jakby przetrawić swoje emocje. Są w stanie poczuć lęk, ale kot drugi się do nich nie zbliża, co nie powoduje eskalacji lęku i przejścia w agresję. Mogą się wycofać, regulując w ten sposób swoje emocje. Przegroda jest cudownym wynalazkiem, jeżeli chodzi o wprowadzanie kotów. Ostatni z tego duetu filmik. Tu mamy przegrodę, tu już mamy taką mieszankę. O. Na początku mieliśmy takie trochę społeczne rolowanie tak zwane, czyli taki luźniutki kotek, a potem jest frustracja i napięcie.
To jest ładne wyregulowanie sobie tego odejściem. Zobaczymy sobie kolejny dalej. I to już jest taki moment, który wydaje mi się, że w moim rozumieniu tej sytuacji, bo pamiętajcie, że to zawsze jest pewna nasza interpretacja, ale w moim rozumieniu tej sytuacji to jest już moment, żeby próbować łączyć, dlatego że ona już wchodzi z dużą taką chęcią interakcji, ale jednocześnie włącza się duża frustracja, która jakby wynika z tego, że ona chce zrealizować potrzeby kontaktu, ale nie może. A to jest właśnie frustracja. Chcę coś, a nie mogę. I tutaj jakby chciałam też zwrócić Waszą uwagę na to, że często dochodzi do tego, że my przeciągamy łączenie za bardzo, budując bardzo dużą frustrację. I ważne jest złapanie tego momentu, kiedy koty są gotowe na relacje, tak, na to, żeby pójść krok dalej, ale też nie przeciąganie w nieskończoność, bo tutaj jakby w moim odczuciu jest ten moment, kiedy ona już by chciała i strasznie ją to wkurza, że nie może tak naprawdę wejść w kontakt z tym kociakiem. Przecież bym się pobawiła. Nie? I jest taka bardzo duża mieszanka emocji. Także to już jest taki moment, kiedy moim zdaniem należałoby przechodzić dalej. Bo już nie ma tam już zakrzty lęku, a już pojawia się złość. Także to zarządzanie emocjami w trakcie łączenia jest szalenie ważne, bycie świadomym tego, jak te emocje się przewijają, zmieniają w czasie, jak są zmienne w ciągu dnia też, kiedy koty reagują na siebie najlepiej, kiedy najgorzej. Więc uczulam Was, żeby na te emocje patrzeć i przyglądać się uważnie. To, co będzie bardzo sprzyjało zarządzaniu tymi emocjami, to będzie to, żeby zaspokajać potrzeby każdego z kotów. Pamiętajcie, że takie łączenia potrafią trwać. Zaraz przeczytam to jakiś długi komentarz. Pamiętajcie o tym, że właściwe zaspokajanie potrzeb będzie istotne, zwłaszcza jeżeli się przeciąga to wprowadzenie. Czyli że mamy koty, które są porozdzielane i wtedy trochę potrafi nam dobrostan polecieć, a to nie sprzyja jakby łączeniu. Habituacja, czyli takie powolne oswajanie się z tym, że coś jest i nie robi mi krzywdy, to jest jakby najlepszy przyjaciel. Tak? Stąd ta przegroda, stąd te elementy takiego powolnego eksponowania. Kiedy już jest ok i widzimy, że nie ma negatywnych emocji po dwóch stronach, można jeszcze z przegrodą powzmacniać te zachowania, czyli nagradzać jedzeniem czy zabawką to, że koty dokonują tak zwanych dobrych wyborów, czyli zamiast rzucić się na siebie, to na przykład spokojnie siedzą i patrzą, tak? Albo zamiast frustrować się, idą na przykład zjeść coś z maty węchowej. Unikamy długotrwałego pozostania w emocjach negatywnych, czyli jeżeli mamy taką sytuację, że widzimy, że koty nakręcają się na siebie, przerywamy. Jeżeli to ma w prawo chwilę pójść na taką duże emocje, ale potem już powinno nam spadać. Jeżeli to nie spada, to znaczy, że przerywamy, bo inaczej do niczego dobrego nas to nie prowadzi. Uczymy koty wycofywania się, rozładowywania emocji w formie zabawy, w ten sposób, że na przykład właśnie dajemy kotu czy zabawkę węchową, czy jakąś likimatę, czy nagradzamy go za to, że właśnie podszedł, ale odszedł, tak? Tutaj wchodzimy już w takie techniki warunkowania, nie do końca mamy na to dzisiaj przestrzeń. Jeżeli idzie opornie, warto włączać preparaty wyciszające, warto włączać feromony. Tutaj chciałam Wam pokazać, to są te trzy koty z tego zdjęcia, na którym mówiłam, że to był już bardzo duży sukces, że tak to poszło. I różne etapy pracy, to jest praca, która trwała kilka miesięcy, to była długa praca. Już wygrzebuję sobie dla Was te filmiki. To jest to, co już chyba widzieliście, czyli taka bardzo mocna reakcja przy pierwszych kotach. To jest zdecydowanie przedwczesne. Nastąpiło szybkie rozdzielenie i opiekun z kartonem nadbiega i rozdziela, bo reakcja była bardzo silna. I potem weszła na długi czas przegroda. No, tu mi każe, przepraszam, coś pousuwać. Już.
Mamy już Klementynę za przegrodą. Klementyna to jest kot, który kiedyś był wychodzącym kotem, starszy już kot, mocno terytorialny, który absolutnie nie jest zachwycony, że inne koty pojawiły się na jej terytorium. Klementyna? Klementyna dalej doświadcza tej swojej frustracji, ale już nie jest w stanie pogonić Rudego, co powoduje, że zachowanie nam się nie utrwala. Ona mocno nawołuje opiekuna, ona jest generalnie taka bardzo pro-opiekuna. Takie przegrody dają kotom możliwość, żeby też troszkę nauczyć się swojej ekspresji, zobaczyć, co ten drugi kot pokazuje, jak on się komunikuje, opatrzeć się z nim, z jego motoryką. To jest bardzo ważne dla późniejszego powodzenia relacji. Potem mamy kolejny etap. Jeszcze jest bardzo dużo złości, bardzo dużo frustracji. I tutaj są trzy koty, które łączymy od razu, zaczynamy od tego, z którym jest łatwiej, czyli z Rudym. Gdyby tu nie było przegrody, to już by był atak. I to, że Rudy wycofuje się, jest dla Klementyny bardzo ważnym komunikatem mówiącym jej, odniosę się zaraz Agnieszka do tego, bardzo ważnym komunikatem mówiącym jej, że komunikacją jest w stanie wycofać drugiego kota, że nie musi się od razu na niego rzucać, że może mu powiedzieć nic sobie i on poszedł. To jest bardzo ważna i cenna nauka dla kota. Bez przegrody nie udałoby się tego zrobić, bo Klementyna od razu poprosza w to zachowanie co zawsze, czyli po prostu by za nim poleciała. Tu mamy moment otwarcia przegrody. Opiekun w gotowości. Jest takie chwilowe przyblokowanie. To jest w ogóle bardzo trudne dla opiekuna, żeby powstrzymać swoje emocje, jakby wyczuć to, ile można, ile nie można, nie? Aż chora. Zresztą macie taki trochę, wiecie, obraz tego, że to jest po prostu taka, no... Orka na ugorze to łączenie tych kotów. Ale to akurat było bardzo trudne łączenie. I opiekunowie zrobili cudowną, wielką pracę. Wy sobie oglądajcie, ja tylko się wypowiem, co lepsze, siatka czy plexi. Co jest ci łatwiej zainstalować? Tak naprawdę. Jedno i drugie będzie ok. Jeżeli koty są bardzo trudne, to ja bym zaczęła od plexi, bo nie mogą sobie zrobić krzywdy. Widzicie, że Klementyna jest w dużym pobudzeniu emocjonalnym. Ona ma zjeżoną sierść, ma lekko taką grożącą postawę. Ona próbuje go namierzyć, zobaczyć, gdzie on jest. I teraz chodzi o taką grożącą postawę, ale nie atakuje od razu. Czuję się jak komentator na meczu. Tak, tu już widzimy, że on tam jest sobie daleko. Ona mu grozi, ale jest w stanie swoje emocje utrzymać. I to jest efekt pracy wielu tygodni przy przegrodzie. I ona się wycofuje. To jest ogromny przełom dla tej relacji. Że można być bezpiecznie w jednym domu i nie walczyć ze sobą. To jest dokładnie taka informacja. I ten moment, kiedy jesteśmy po iluś dniach pracy takich właśnie, że przez chwilę eksponujemy i potem wycofujemy, daje nam możliwość tego, że możemy już, mamy na tyle uspokojone emocje Klementyny, że możemy zacząć wzmacniać zachowanie obu kotów. To jest ten moment, kiedy opiekunka może ją pochwalić, ona jest bardzo kotem takim wrażliwym na kontakt, gdzie można jakby wejść z nią w relację i to jest ten moment, kiedy można już też włączyć nagradzanie, co jest pokazane na ostatnim filmie. Poczekajcie. I tu już mamy taki, właściciele wykonali cudowną, ogromną, wspaniałą pracę. To jest łączenie, które moim zdaniem nie miało prawa się udać, w sensie to trwało pół roku.
Ja jestem zdania, że tam był w ogóle ogrom problemów, to są wszystko koty geriatryczne, chorujące, wielkie, wielkie, wielkie ukłony dla opiekunów, którzy wykonali cudowną pracę. Tak, i potem dołączyliśmy do tego kolejnego kota i po pół roku udało się, że te koty funkcjonują na jednej przestrzeni. Dalej z dużą uważnością opiekunów, ale naprawdę no to jest wielka zasługa ludzi, którzy z nimi pracowali, a jakby metody są po prostu tylko środkiem do celu. Nie? Ten przypadek sobie przeskoczymy, ponieważ nie mamy na niego czasu, jest strasznie późno. A na koniec tylko chciałam jeszcze pokazać, znaczy na koniec z filmów, na koniec. To jest ostatni film. Bardzo często, jeżeli mam łączenie, znaczy bardzo często, posiłkuję się czasem, bo tam pytaliście o rodzaje przegrody i tak dalej, to ja się posiłkuję czasem smyczą i szelkami u jednego z kotów, zwłaszcza jeżeli mam łączenie z młodym kotem, a już szczególnie jeśli mam takie łączenie, gdzie mam doświadczenie, że opiekunowie puścili na żywioł, kot pogonił drugiego, i ten pierwszy po prostu wycofuje się już teraz na sam widok, ma już złe skojarzenia, to wprowadzenie smyczy i szelek, oczywiście po wcześniejszym oswojeniu z tym, daje kotom taką szansę na to, żeby już w pewnej przestrzeni funkcjonować nie tylko przy przegrodzie, bo przegroda jakby jest zlokalizowana tylko w jednym punkcie domu, ale daje im taką właśnie, pozwala odzyskać kontrolę. Tutaj po tej stronie jest młody kot, który jest przyzwyczajony do szelek, do smyczy już, i on ma pewien zakres, po którym może się poruszać, oczywiście tylko w momentach ćwiczeń i pod opieką opiekuna, uważnym okiem, natomiast ten kot dzięki temu ma tą świadomość, że on pewnej linii już nie przekroczy i nabiera poczucia bezpieczeństwa, bo to jest kot, który dosłownie się próbował wyprowadzić po tym, jak pani puściła młodego i pozwoliła na to, żeby on go ileś razy po mieszkaniu przegonił dla zabawy, bo tam wielkiej agresji nie było. To jest też w ogóle ciekawe, taka refleksja, nie? Że tak naprawdę to akurat są koty wychodzące. Większość kotów, gdyby przy takich konfliktach, jakby koty miały same ten konflikt rozwiązać, to po prostu jeden z kotów by się wyprowadził. To, że one nie mogą tego zrobić i funkcjonują w tym takim chronicznym stresie, jest bardzo trudne. Stąd taki wielki apel do opiekunów, żeby ingerować w to i nie doprowadzać do takiej sytuacji. No, tutaj to daje możliwość starszemu sprawdzenia sobie, tak, podejścia, a jak mi się nie podoba, to wycofania. Z kolei młodego świetnie uczy tego, że jak przeginam, to starszy odejdzie i nie będę miał kompana do zabawy. Te koty się potem bardzo fajnie dogadały. To też jest stary przypadek, one się potem dogadały bardzo dobrze, żyły w dużej zgodzie, a początek był naprawdę dość dramatyczny. Także naprawdę dużo da się ugrać odpowiednią pracą. Czego nie należy robić? Jeszcze taka informacja, już zbliżając się do końca. Wyprzedzać procesu, czyli gonić do przodu, pomimo tego, że widzimy, że emocje jeszcze się nie uspokoiły, a my chcemy, już chcemy, chcemy. To naprawdę to jest proces. To jest proces związany z dużej mierze właśnie z habituacją, czyli z takim wyciszeniem układu nerwowego w obecności nowego bodźca. Jest to proces typowy dla kota, dla gatunku, że musi to się zadziać pomalutku. Nie nagradzamy kotów na siłę, bez uwzględniania emocji. To jest coś, co opiekunowie często robią, czyli właśnie stawianie tych misek, czy nagradzanie, kiedy koty są, jakby one to zjedzą, ale to nie ma żadnego jakby odniesienia do tego, co się wzmocni. Muszą być dobre emocje, żeby w ogóle było co wzmacniać. Nie powinno się przeciągać łączenia w nieskończoność. Ja jestem naprawdę zdania, że 3-6 miesięcy to jest jakiś absolutny maks, dlatego że nie da się dłużej łączyć bez zaburzeń dobrostanu, chyba że mamy wielki dom i dużo czasu. Ale to już wtedy naprawdę wymaga jakiejś tam konsultacji. Te 3 miesiące to powinno się już temat mieć już jakoś w miarę wyraźny postęp chociaż. Nie dopuszczać do długotrwałego stresu, czyli tego, że puszczamy i niech sobie radzą, bo to jest po prostu nieetyczne i prowadzi do dużych spadków dobrostanu i na poziomie psychicznym i fizycznym. No i na pewno błędem jest liczyć, że coś się zmieni, jak nic się nie zmieni. W sensie, że robimy to, co robiliśmy i jeżeli nie zauważamy stopniowej poprawy, to nie liczmy, że ona nagle się weźmie znikąd. Habituacja to jest proces, oczywiście on potrzebuje czasu, ale będziemy widzieć postęp. Może być tak, że się troszkę cofniemy, trochę pójdziemy do przodu, ale będziemy widzieć postęp. Natomiast jeżeli stoimy w miejscu i od dłuższego czasu twierdzimy, że w końcu to się ułoży, no to jest oszukiwanie samego siebie. Ile może trwać takie łączenie, po czym poznamy, że się udało? Łączenie może trwać kilka dni, może trwać kilka tygodni, może trwać kilka miesięcy. Więcej to już moim zdaniem przesada i ciężko to dobrostan kogokolwiek, łącznie z domownikami. A po czym poznać, że się udało? Po tym, że nie po tym, że będzie się lanka, ale po tym, że koty będą w stanie w
swoim towarzystwie realizować swoje potrzeby. Spokojnie jeść, spokojnie odpocząć, nie fiksować się na sobie, nie śledzić się cały czas wzrokiem, tylko móc zająć się swoimi sprawami w obecności drugiego kota. I to jest jakby dla mnie taki wyznacznik. Nie bardzo mamy czas na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, co gdy łączymy ze sobą dwie kocie grupy. W największym skrócie, szczerze, nie wiem, jakie miałabym udzielić odpowiedzi na takim poziomie webinarowym, ponieważ to wymaga bardzo uważnej analizy, kogo my w tych grupach mamy. Bo zazwyczaj, jeżeli łączymy grupy, to robimy w ten sposób, że wprowadzamy, jakby łączymy jednego kota z grupą, natomiast to jakie mamy tam koty, jakie mamy doświadczenie, w jakim środowisku je łączymy, to będzie determinowało całe postępowanie. I moim zdaniem, chcę złączyć dwie grupy, ja bym na waszym miejscu robiła to z pomocą specjalisty. I myślę, że jaką radę bym wam tutaj nie dała, to żadna nie będzie celowana na waszą grupę. Kiedy prosić o pomoc, kiedy odpuścić? Jeżeli czujecie, że utknęliście, jeżeli czujecie, że to się przeciąga, jeżeli nie rozumiecie tego i nie potraficie ocenić, jak się czują wasze koty, to na pewno warto poprosić o pomoc. Dlatego, że ja mam świadomość, że patrząc na koty od wielu lat, mam większą łatwość, choć jeszcze nie łatwość, ale większą łatwość niż przeciętny opiekun zrozumienia, co kot mi komunikuje i co kot do innego kota komunikuje, niż osoba będąca w tym. Z drugiej strony, będąc opiekunem, ciężko o obiektywizm, więc warto prosić o pomoc behawiorystów. Mamy całe szczęście w Polsce coraz więcej dobrze wykształconych behawiorystów kocich i warto na pewno próbować. I jeżeli chodzi o odpuszczenie, czyli rezygnację, no to tutaj do indywidualnej decyzji, jeżeli jest możliwość skonsultowania tego z kimś, to warto, bo często naprawdę niuanse powodują, że nie idzie i drobne zmiany potrafią spowodować, że pójdzie. Choć oczywiście jakby rozumiem, że można po prostu stwierdzić, że ma się dość i się odpuszcza. Mam nadzieję, że te kroki, które wam wskazałam, są jasne i czytelne, żeby zrozumieć, na co zwrócić uwagę po drodze w tym procesie. Czasami łączenia idą naprawdę sprawnie, czasami idą jak po grudzie. Życzę wam samych łatwych, przyjemnych, radosnych łączeń i rozwiązań w konfliktach waszych kotów. Wiem, że nie wyczerpałam tematu absolutnie. Jesteście bardzo dzielni, że dotrwaliście do tego momentu. No i co? Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie. Myślę, że możemy sobie dać jeszcze 10 minut na pytania, bo już jesteśmy online 2 godziny 50 minut. A i tak skróciłam swoją wypowiedź. Czekajcie, lecę w tył z pytaniami, bo wybieram te najciekawsze. Poczekajcie. Ja mam jeden pokój, jakoś będę musiała zaaranżować wprowadzenie drugiego kota w małym mieszkaniu. Tutaj należałoby się zastanowić, czy mając jeden pokój, należy wprowadzać drugiego kota w tak małym mieszkaniu. I nie mówię tego krytycznie, ponieważ sama przerobiłam moje poprzednie dwie kocice, były łączone w kawalerce i wiem, jak bardzo trudne to było zadanie i wiem, ile kosztowało mnie pracy i jak bardzo nasze życie stało się prostsze, kiedy przeprowadziliśmy do większego mieszkania. Bardzo trudno jest w kawalerce łączyć koty, czy w jednym pokoju. Ja bym się mocno zastanawiała, czy to jest konieczne, potrzebne i czy faktycznie przyniesie wam coś dobrego. Moje koty się wąchają po noskach, a potem walczą. Sama, jakby nigdy nie oceniamy zachowań wyrwanych z kontekstu. Wcześniej było też pytanie, czy koty machają ogonem, to są zdenerwowane. Machanie ogonem jest oznaką pobudzenia, dowolnego, pozytywnego, negatywnego. Jakby to musielibyśmy zrobić osobne w ogóle spotkanie o komunikacji kociej. Sam fakt, że koty się powąchały, a potem walczyły, może wynikać na przykład z tego, że napinają się przy tym i to jest spotkanie, potem następuje napięcie takie grożące i dochodzi do walki. Komunikacja kocia jest bardzo dyskretna, wymaga dużej uważności. Jedno zachowanie wyrwane z kontekstu nie mówi nam absolutnie nic. Yeah.
Tutaj powiem tak, to zawsze jest ryzykowne, jeżeli bierzemy kota do drugich, mając tylko do dyspozycji kawalerkę. Wspaniale, że u Was się udało. I jakby pytanie jest takie, co zrobić, jeżeli się nie ma drugiego pokoju. Tak, wykorzystuje się zazwyczaj łazienkę, czasem wykorzystuje się też klatkę. Jakby są opcje pośrednie. I no to takim już minimum, no to jest po prostu duża, ale duża klatka bytowa, gdzie wchodzą nam wszystkie niezbędne akcesoria, no ale to jest jakby już takie rozwiązanie podbramkowe. Którego kota wprowadzi do całkiem nowego domu najpierw? Starszego czy młodszego? Kot jeszcze się nie znają. Rozumiem, że jest nowe mieszkanie, koty przychodzą z dwóch miejsc. Myślę, że nie ma czegoś takiego, jak wprowadzimy do... Chyba, że jeden jest bardzo wycofany, to wtedy im bardziej jest wycofany, tym ma większe pierwszeństwo. W sensie, jeżeli mamy kota, o którym wiemy, że będzie sobie trudniej radził z adaptacją, to wprowadzamy go jako pierwszego. Jeżeli mamy kota o podobnym poziomie jakby trudności bądź łatwości, w zależności od tego, jak spojrzymy, to raczej bym to zrobiła na zasadzie, że wyznaczyłabym przestrzeń dla jednego i dla drugiego, potem wymieniała przestrzeniami i potem bym łączyła. Czy jak dwa koty rzadko ze sobą śpią, ale jednak śpią, to lubią się, czy tylko tolerują? Jeżeli jedynym odznaką ich kontaktu jest to, że śpią ze sobą, no to trochę za mało. Natomiast jeżeli jest tak, że faktycznie śpią ze sobą przytulone razem w kontakcie 1:1, no to na pewno jest to zachowanie afiliacyjne wskazujące na sympatię. Jeżeli po prostu śpią na jednym łóżku, to po prostu podejrzewam, że lubią łóżko. Natomiast należałoby to ocenić w szerszym kontekście. Bardzo dziękuję za miłe komentarze na temat webinaru, bardzo mi miło. Nie ma co żałować, Marta, że nie mogłaś być na całym, cały webinar jest dostępny, tak jak i wszystkie inne nasze webinary, tak jak mówię, webinary pecmailowe są dostępne za darmo wszędzie, na naszych social mediach, naszym YouTubie i na naszym poradniku. Powinnam jeszcze przeskoczyć tutaj i powiedzieć Wam, że przygotowałam Wam niespodziankę, o której zapomniałam, żeby nie było tak, że kończymy w nocy i nic z tego nie mamy, to jeszcze Wam rzuciłam bardzo fajny kod rabatowy. Jeżeli byście chcieli u nas w Pecmail zrobić jakieś fajne zakupy, to macie do jutra, do wieczora 15% rabatu na wszystkie kocie produkty, jeżeli wrzucicie tam kod rabatowy do gadania. Bardzo się cieszę, że Wam się podobało, bardzo mi miło. Mi też bardzo miło minął wieczór. Mój mąż próbuje się do mnie dodzwonić, pewnie zmartwiony tym, czemu jeszcze nie skończyłam. Także bardzo Wam dziękuję za ten wieczór. Jeżeli będzie taka chęć, to możemy jak najbardziej zrobić sobie taki Q&A kiedy indziej. A tymczasem bardzo Was zachęcam do polubienia profilu pecmailowego na Facebooku, na Instagramie, zasubskrybowania na YouTubie, bo przekazujemy dużo fajnych treści. Jesteśmy bardzo zaangażowanym sklepem, bardzo nam zależy na zwierzakach. Jesteśmy sklepem założonym przez profesjonalistów i mamy nadzieję, że to dostrzegacie, czujecie, widzicie. Także jeżeli gdzieś merytoryczne treści lubicie, to bardzo zapraszamy. Na górze jest link też do mojej strony behawioralnej, na dole do sklepu. I ja Wam mówię dobranoc. Bardzo Wam dziękuję.